Bardzo mi miło Państwa gościć. Bardzo się cieszę, że mamy tak znamienitych prelegentów. Dziękuję im wszystkim za przyjęcie zaproszenia. Konferencja jest organizowana z okazji wystawy poświęconej twórczości Teresy Żarnower, pierwszej wystawy retrospektywnej, której kuratorami są pani Milada Sizińska, którą tutaj mamy z nami, i Andrzej Turowski, który niestety nie mógł przyjechać. Ta wystawa jest zaplanowana na jesień tego roku. Oczywiście serdecznie zapraszam Państwa do przyjazdu ponownie do Łodzi, bo jest to okazja wyjątkowa. To będzie pierwsza tak naprawdę monograficzna wystawa poświęcona tej artystce. Po raz pierwszy też zostaną zaprezentowane w Polsce prace tej artystki zrealizowane w Stanach Zjednoczonych w okresie wojny i tuż powojennym. Ta wystawa jest kolejnym etapem w programie, który już od kilku lat jest realizowany w naszym muzeum i którego to programu celem jest próba reinterpretacji awangardy, reinterpretacji twórczości najważniejszych postaci związanych z awangardą i zjawisk awangardowych. Myślę, że tutaj twórczość Teresy Żarnower jest bardzo ciekawym i dobrym pretekstem do tego, by spróbować przemyśleć na nowo to, czym była awangarda, ponieważ w jej twórczości schodzą się dwa ważne momenty historyczne, mianowicie początek radykalnej awangardy środkowoeuropejskiej oraz taki moment, w którym w sztuce amerykańskiej otwiera się zupełnie nowy rozdział. Chcę powiedzieć, że troszeczkę z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku wystawy zrealizowanej dwa lata temu w tym muzeum, wystawy poświęconej sztuce Franciszki i Stefana Temersonów, gdzie też opowiadaliśmy o twórczości artystów, których droga zaczęła się w latach 20. w Polsce, była związana z polską awangardą, później była rozwijana, kontynuowana w Paryżu i w Wielkiej Brytanii wobec tamtejszej sceny artystycznej. Do pewnego stopnia ta kwestia przekształceń, jakie były związane z awangardą, z ideami awangardowymi czy postawami awangardowymi wykształconymi przed wojną, po wojnie, była też dotknięta w wystawie poświęconej Władysławowi Strzemińskiemu oraz na zupełnie innym poziomie wystawie, która zestawiała twórczość Katarzyny Kobro i Lydii Clark. W tych wszystkich wystawach zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób pewne idee awangardowe ulegały zmianie wraz ze zmieniającym się kontekstem, czy geograficznym, czy historycznym, i jakie te zmiany mają znaczenie dla nas dzisiaj, dla naszego dzisiejszego postrzegania awangardy. Także mam nadzieję, że ta konferencja, a także wystawa pozwolą nam kontynuować tę refleksję nad awangardą i spojrzeć na nią w inny sposób. Nie przypadkiem oczywiście ta konferencja odbywa się i wystawa tutaj. Jak Państwo dobrze wiecie, to muzeum jest bardzo ściśle związane z awangardą, z historią awangardy. Mało tego, przez długie dekady to muzeum było odpowiedzialne za obraz utrwalany w wyobraźni polskich i nie tylko polskich odbiorców, obraz tego, co w awangardzie jest najistotniejsze. Więc teraz niejako naszym obowiązkiem jest ten obraz, niekiedy nazbyt uproszczony, problematyzować. Mam nadzieję, że ta konferencja nam w tym pomoże. Ja bardzo dziękuję za przybycie mimo tej nie najlepszej pogody. Życzę owocnych debat i oddaję głos Markowi Bartelikowi, który jest kuratorem tej konferencji we współpracy z Pawłem Politem. To jemu zawdzięczamy sprowadzenie tutaj świetnych
mówców, teoretyków, badaczy, więc ja nie mogę się już doczekać rezultatów tej konferencji. Dziękuję bardzo. You can clap. Dzień dobry. Ja będę. I will speak in Polish, so and I guess it will be translated. So przede wszystkim chciałem podziękować Muzeum Sztuki i panu dyrektorowi za zaproszenie nas tutaj do Łodzi. Jest to duże wydarzenie dla nas wszystkich, myślę. Przyjechaliśmy z różnych części z Europy i ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, więc wydaje mi się, że zebrała się ciekawa grupa ludzi. Mam nadzieję, że to, o czym będziemy mówić, wniesie, będzie jak gdyby zaczynem tego, co się szykuje na jesieni, o czym pan dyrektor mówił, mianowicie wystawy Teresy Żarnower, która w pewnym sensie pokaże jej nowe oblicze. Pani Milada Ślesińska, która jest współkuratorką, jest tutaj i pewnie nam nakreśli w jakiś sposób to, co będzie się działo za kilka miesięcy. Wydaje mi się, że, znaczy może powiem kilka słów o samym koncepcie tej konferencji. Mianowicie zaprosiliśmy prelegentów, którzy z jednej strony wiedzą dużo o Teresie Żarnower i jest grupa prelegentów, którzy właściwie, włączając mnie, którzy wiedzą praktycznie bardzo mało na temat Teresy Żarnower, więc myślę, że to będzie też ciekawe takie zderzenie jak gdyby dwóch konceptów myślenia o awangardzie. Z jednej strony bardzo już skoncentrowanego na konkretnej osobie, na Teresie Żarnower, z drugiej strony spojrzenie jak gdyby z zewnątrz i mam nadzieję, że te dyskusje, które przy okazji referatów będziemy podejmować, w jaki sposób poruszą temat tej dwuwarstwowości jak gdyby istnienia Teresy Żarnowej, czyli z jednej strony bardzo ważnej postaci w kontekście polskiej awangardy, z drugiej strony takiej zagubionej postaci w kontekście awangardy międzynarodowej. I wydaje mi się, że jest to o tyle ważne, że w pewnym sensie jest to rozmowa o jak gdyby trzeciej możliwości popatrzenia na rozwój sztuki. To znaczy z jednej strony ja widzę trochę to tak, że z jednej strony jest ta sztuka tak zwana tradycyjna, modernizm tradycyjny, z drugiej strony jest awangarda, czyli te dwa bieguny, które ze sobą się ścierają, a jednocześnie jak gdyby zmonopolizowały całe myślenie o sztuce. I z drugiej strony są właśnie ci ludzie, którzy gdzieś wpadli w taką dziurę pomiędzy, która jest bardzo ważna i tak naprawdę ta dziura jest chyba centrum tego, co się działo w sztuce. I Teresa Żarnower należy właśnie do tego obszaru pomiędzy, czyli z pozycji amerykańskiej ani nie awangarda, ani nie modernizm taki tradycyjny, natomiast to są artyści, którzy moim zdaniem zdefiniowali w duży sposób, jak wyglądała sztuka XX wieku i w zasadzie jak ona wygląda dzisiaj. Więc to jest jeden z aspektów, który myślę jest ważny, żeby pomyśleć o tym, gdzie się mieszczą artyści typu Żarnower w kontekście międzynarodowym. Mamy dwa dni konferencji, więc w pierwszy dzień bardziej skupimy się na twórczości Żarnower, drugi dzień jest trochę mniej na temat Żarnower, natomiast więcej na temat tego kontekstu, w którym ona się ewentualnie mieści i skończymy takim wyjściem w zasadzie poza w ogóle kontekst nawet modernizmu, czyli w zasadzie w strefę istnienia artystów typu Gego czy Nancy Sparrow, które w pewnym sensie mieszczą się jak gdyby w tej drodze, o której mam nadzieję będziemy rozmawiać. To znaczy to artystki, które w pewnym sensie wpasowywały się w paradygmat zmian w sztuce, a z drugiej strony w jakiś sposób z tego paradygmatu się też wymykają. No więc nie wiem, więcej chyba nie trzeba powiedzieć, bo reszta to wyniknie z tego, o czym będziemy mówić przez następne dwa dni. A tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i panu Politowi za współpracę, razem żeśmy w sumie planowali to wszystko i pracowali nad tym, więc to chyba tyle. Także dziękuję muzeum jeszcze raz i zabieramy się do roboty. Może ja...
Może ja przedstawię teraz pierwszego uczestnika naszej konferencji. Nie mam, w polskiej wersji nie ma jego biografii, więc jest tylko w wersji chyba angielskiej. Ale to będę od razu tego. Pan Tom Sandquist, który jest specjalistą od, w zasadzie w sposób, jaki ja dowiedziałem się o nim, głównie przez jego książkę na temat korzeni Dada w Europie Wschodniej, która jest to książka, która została wydana przez MIT Press, która jest bardzo ważnym wkładem w rozmowę na temat awangardy XX wieku. Zresztą wydawałoby się bardzo oczywisty wniosek, mianowicie, że jeżeli się patrzy na dadaistów, no to większość, nie większość, ale duża część, a większość można powiedzieć tych, którzy stworzyli jak gdyby ruch Dada, wywodzi się z tej części Europy, więc jest to oczywistość. Natomiast okazało się, że ta oczywistość wcale nie była oczywistością dla badaczy tematu, bo Dada była prezentowana jako Dada w Zuryku, Dada w Paryżu, Dada w Kolonii, prawda? Natomiast te korzenie wschodnioeuropejskie w jakiś sposób były i podkreślane, i jednocześnie ignorowane jako coś drugorzędnego. Więc myślę, że ta jego książka w pewnym sensie porządkuje prawdę historyczną, można powiedzieć, o tym, jak się ruch Dada rozwijał i skąd on się wziął. Profesor Sandquist jest wykładowcą w Sztokholmie, na uniwersytetach, Uniwersytet Sztuki Wzornictwa i University of Arts, Crafts and Design w Sztokholmie i University of Lapland Rovaniemi. Publikuje szeroko na temat historii sztuki XX wieku. Ostatnio właśnie skierowując swoją uwagę na to, co się dzieje w pewnym sensie w Europie Środkowej i Wschodniej. Książka, o której wspominałem, która wyszła w 2006 roku, Dada East, która głównie koncentruje się na rumuńskich korzeniach tego nurtu. Interesuje się także twórczością kobiet z tego regionu Europy. Między innymi w 2013 roku napisał książkę, która się nazywa The Sacred Cause, czyli Święty Przypadek, jak to przetłumaczyć? Nie wiem. W każdym razie jest to książka, która jest poświęcona spojrzeniu na sztukę w Imperium Habsburskim, w korzeni austriackich i dalej, jak to wychodziło poza tą strefę. W 2014 wydał książkę Ahasuerus at the Easel o żydowskich artystach i żydowskiej sztuce też z tej części świata, czyli z byłego imperium austriackiego i rosyjskiego imperium. Także zapraszam bardzo serdecznie profesora Sandquista do wygłoszenia swojego referatu. Dziękuję. Hear me? And it's going to be in English, and it's going to be about this. Marginalization, exile, periphery, a quest for new approaches. And thank you for inviting me. Indeed, it feels a little bit strange being the first speaker at this conference. So I hope I don't set the agenda. And since we are quite late already, I'm going to be as short as possible, but it will be at least half an hour. Pleased as I am, having been invited to this conference alongside such distinguished guests, I would like to start with pointing at the very concept of this conference.
as it was originally presented, as intending to examine the mechanism behind such marginalization, which had affected artists like Teresa Sarnover. Here, in the invitation labeled as peripheral, in terms of standard art history, presenting the development of modern art as a series of stylistic breaks that fostered innovation, breaks frequently linked to the dislocation and displacement from peripheries to centers. As such, as far as I understand it, this concept itself seems to affirm the notion of stylistic progression as conditioned by precisely these breaks, something which I personally find deeply disturbing, especially in the light of Central and Eastern European modernism, as thus also those avant-gardes that the concept of this conference characterizes as lost. Thus, although putting the word peripheral within quotes, the invitation urged us to try to find to answer the question of how the fate of such peripheral artists as Teresa Sarnover does reflect on the avant-garde constant reliance on stylistic changes as a source of artistic progress. Together with trying to answer the question of how the mainstream art historical narrative protects or produces the positions of art centers. The presumption seems clear and undisputable. The point of departure seems to be the usual one. Moreover, we are taking for granted that Teresa Sarnova was marginalized in her own native country, that is Poland, of course, but we are, for some strange reason, not supposed to find an answer to why she was marginalized and or exiled. Why was, for instance, apologize for the pronunciation, Mieczysław Szuka, or Szuka, her partner, not marginalized in a similar way, although it has been said that in fact it was she who inspired him while she was the one who initiated the foundation of the bloc. Why was he not marginalized like her, although he was, so to speak, exiled through his premature death in 27? While she left Poland not until 10 years later, contributing to Polish art still in the 40s, like in this. We all know it. Indeed, we all know that our most common textbooks in art history, like most of more qualified studies as well, with only a few exceptions, are expression of an almost massive Western European ethnocentrism towards Central and Eastern Europe at the turn of the last century. It is true, names like Alfons Mucha, or František Kupka, or Moholy Nagy, or even Sonia Delaunay are mentioned now and then in the textbooks. But nevertheless, these artists are discussed almost without exceptions as only participating in Western European formations without being properly linked to their own biographical or cultural historical points of departure, respectively. Undoubtedly, mainstream art history as such is written from this Western perspective, pushing Central and Eastern Europe aside as inferior or marginalized. For instance, European 19th and 20th century culture has been presented and defined in the West without exceptions as a successive series of styles developed in Paris, Munich, New York, or Berlin. Like this,
from impressionism to post-impressionism to pointillism to pre-cubism to cubism to futurism to dadaism to surrealism, suprematism and constructivism. This is made possible by the fact that historiography simply has accepted formal styles as a normative standard without considering other aspects than those defined by the American art historian Stephen Mansbach as the universality of modernism, a concept revealing the imperialist grip of Western European ethnocentrism on other parts of Europe, thus condemning these into exile. Consequently, by taking a glance at classical modern art from a broader perspective than to regard its development only as a progressive succession of aesthetically independent styles, one may not only understand better than before those unique forms of creativity that took place on the periphery of Europe, but also reclaim the rich foundation of modern art altogether. The prevailing paradigm must be set aside. If, for instance, classical avant-garde is a fight for aesthetical uniformity meant to transcend national borders and historical references, then the avant-gardists of the East, on the contrary, embraced with enthusiasm the multiplicity of styles. At the same time, they gave shelter to exactly those literary, political, and historical connotations with their colleagues in France and Germany, despised as obsolete and out of date. According to Mansbach, and I agree, the possible common stylistic features or affinities between art in the West and that of Central and Eastern Europe must therefore not lead to an assumption of parallel meaning or reception. Moreover, the possible affinities should not function as a methodological basis for understanding the latter. Indeed, in regard to Central and Eastern European art around about the turn of the century, we should perhaps get rid of the concept of eclecticism altogether, or at least try to drain it of its negative connotations. The appropriating strategies of, for instance, the Hungarian artist Joseph Ripple-Rónai, or Karoly Ferenczi, or Sandor Galimberti, or for that matter, Katarzyna Kobro, as you know, also Natalia Goncharova, I take only a few examples, or like the Rondo Cubism in Bohemia or the Czechoslovakia in architecture. We have also some Romanian examples like Artur Segal, one of the Dadaists in Zurich, by the way. Here's the same artist. We have Victor Brauner, the Romanian avant-gardist. Victor Brauner, still the same artist. And it's not very many years between these. Victor Brauner. I take one more example, Max Herman Maxi. One of the reasons must undoubtedly have been the throughout the period exceptionally strong romantic role of the artist, to which social and national responsibility was attached. The artist, the writer, more or less every intellectual, was given the role of a kind of a national consciousness. The exceptional individual was transformed into the artist's genius, the artist prophet.
the hero of the nation, and at the same time the savior of entire mankind, especially here in Poland. Why should the artist then, with this gigantic responsibility on his or her shoulder, really care about Aristotelian logic or the demands of Western European modernism on stylistic purity and consistency? Reflecting upon precisely these assumptions regarding the prevalent meaning and treatment of the concept of eclecticism as inferior to stylistic coherence and progress, I find it not very difficult to propose an answer to the question of how the mainstream art historical narrative produces the position of the art centers. Please correct me if I'm wrong, but the concept of this conference, at least in the invitation, implied that this mechanism of dominating historiography are still hale and hearty. Also, in a much broader sense than only in regard to the notion of stylistic multiplicity of artistic idioms. Idioms characterizing much of Central and Eastern European modernism regarded as peripheral, and thus inflicted by the sense of otherness, and therefore alien. Here I wish to point at the fact that this conference was supposed to be divided, divided into two parts, of which, as you know, the first one was is devoted to Teresa Sarnowicz's work and the Polish context discussed by Polish scholars only, and of which the second one is dedicated to the fate of the international avant-garde examined by scholars from outside of Poland, like me, myself. Indeed, the need for updated methodological considerations seems to be of utmost importance, especially at the conference originally was announced as being ambitious enough to discuss the mechanism behind the process of marginalization and loss. As in the case of Sarnowicz and many others actively participating in and contributing to the various avant-garde movements, especially in Central and Eastern Europe, there seems to be at least three kinds of marginalization: losses or more or less violently forced exiles, of which I already touch upon the second one. While the first one seems to be the one already indicated by the division mentioned into mainstream historiography, determined by Western European standards, and largely ethno-nationalistically colored efforts to position oneself within the coordinates of periphery versus imagined centers. Here one gets the impression of a double-bind approach in relation to both methodological and also epistemological, if not even purely political attitudes, put into questions by several engaged scholars already some time ago. Then there was, and perhaps still is, another kind of exclusion, marginalization, or straightforward exilation, in compliance with more general strategies of producing the other. In terms of those strategies, it's hardly a coincidence that Katarzyna Kobro, the almost lifelong partner of Ladislav Streminski, did not participate in the famous Nowej Sztuki exhibition in Vilnius in 1923. As was apparently also the case with Maria Pusiatyka, or how it's pronounced, even though her name was listed in the small catalogue accompanying the exhibition, then disappearing or even pushed into the periphery of Paris.
Well, it doesn't look like a coincidence either that Strzemiński, reviewing the exhibition in Swrotnica, attacked in public the only remaining female participant, namely Teresa Sarnover, accusing her of not being orthodox enough in regard to her suprematism. Likewisely, it doesn't look like a pure chance either that Strzemiński, after the divorce from Kobro, following a period characterized by hopeless tensions and confrontations related to his imputations of her not taking enough care of the family, appealed to the Ministry of Education in order to prevent Kobro of being appointed professor here in Łódź, Nevertheless, the presence of women artists who were born and grew up in Central and Eastern Europe was astonishing, if not even massive, within various avant-garde movements, both in the region concerned as well as not only in the cosmopolitan centers like Paris, Berlin, Munich, or London, but also, and perhaps especially, in cities like Prague, Zagreb, Budapest, Brno, St. Petersburg, Moscow, Vitebsk, Kiev, and so on and so on. And only a disappearing few of these artists are still hardly ever mentioned in those couple of surveys which have been began publishing lately, in, for instance, Elizabeth Clegg's big work, Art, Design, and Architecture in Central Europe, published in 2006. Defining the avant-garde in a broad sense as a spectrum of different currents more or less explicitly opposing prevalent academism, we find already after only scratching the surface, not only, for instance, Sonia Delaunay, or the Russian so-called Amazons, Alexandra Exter, Natalia Goncharova, same artist, Ljubo Popova, Olga Rosanova, Barbara Stepanova, here also Stepanova, Nadezhda Udaltsova, or also those female artists participating in Unovis in Vitebsk under Malevich, like Anna Kagan, Eugenia Magaril, Vera Yermolayeva, or Nina Koga. And then in random order, excluding artists from outside the Habsburg and Russian empires, we have artists like, I'm going to only show images now. And these are all active in the avant-garde circles or the modernist circles throughout Europe. This photo is not taken by Laszlo Moholy-Nagy, Lucia Schulz. Her name was actually Anna Prinner. See? Participating in Italian Futurism, the male-dominated group. You have them? Do you find these artists in the textbooks or in the basic courses at the university? No. In a context like this, pointing at a general and even acclaimed eclectic approach of Central and Eastern European modernism, at the same time focusing on these artists who more or less unanimously fought against the obstacles of male oppression while actively taking part in vanguard formations in
in cases in some cases also on equal terms with their male colleagues, in spite of prevailing gender normative structures. Yes, indeed, in this context, it would be fatal not to refer to the American scholar Rita Felski's reflections in her study, Gender and Modernity, published in 1995. According to which the cultural field of the turn of the last century in general was revolving not so much around Goethe's Faust, as Marshall Berman has claimed, but rather revolving around Hedda Gabler, Henrik Ibsen's Hedda Gabler, Oscar Wilde's Salome, and Frank Wedekind's Lulu. That is the feminist, the prostitute, and the hedonist. The one who constantly changes his or her identity, the performer on an artificial spectacle, the symbols of a culture structured around the aesthetics of commodities, the manifestation of a feminized and therefore subversive modernity. Here we take the example of the novissima, the so-called new woman. Here, well, educated and attacking old values and norms, she appeared as a symbol of emancipation, the image of an alternative future. In fact, modernity itself characterized by ambiguities and constant crisis, contrary to Enlightenment's rationality and male values. That is, in terms of subversive parodies, changes of identity, narrative breaks, and fragmentized perspectives. Rather than identifying a stable, fixed referent or a given set of attributes, the modern itself was and is, according to Felski, a constantly moving and shifting category, providing always different and competing perspectives. To cut it short, referring to the appropriating and contaminated stylistic practice, one might perhaps claim that Eastern and Central and Eastern European modernism largely was taking place within a discursive field associated with what has been called écriture féminine, characterized by fluidity, fragmentation, intertextual references, parodies, quotations, and pastiches. A discourse everything else than loyal to stylistic coherence and purity. There is always a possibility of something else, a both and instead of an either or, offering every style as a possibility among possibilities. Moreover, itself, femininity itself constituting écriture féminine is, according to Judith Butler, for instance, not the result of a free choice, but rather the result of a forced quotation of a norm within a performative action, trying everything possible to make the actor qualified as an independent subject. That means that femininity itself appears as a multiplex set of simultaneous quotations, an eclectic set of masks compliant with what is expected by prevailing legislation, the heteronormative matrix. Coming back to the issue of marginalizations, periphery, exile, and otherness, we have to observe one more aspect connecting Teresa Sarnover to the majority of progressive artists, something which, for instance, all these women artists of Central and Eastern European modernism share with each other. There's one common denominator.
the list of both male and female artists sharing the common denominator would include the very majority of those working within both mainstream modernism and most of the progressive avant-garde movements, in especially Central and Eastern Europe. And this common denominator, I put it in quotes, is of course the fact that they were born into and grew up in more or less assimilated Jewish families, obliged to comply with the occasionally painful or in many cases even inflicting mechanism of assimilation, defined as a process of mimicry, constituting a language and a behavior that recalls the écriture féminine too much to be only a coincidence. In fact, Eastern Jewishness itself may very well be labeled as eclectic or syncretic, at the very core of its own ontological being. For instance, Eastern Hasidism emphasizes constantly the continuous interaction between the divine and the earthly, between the high and the low, between the sacred and secular, in a non-hierarchical order, and of course without respect for neither Aristotelian logics nor the demands of stylistic consistency nor logical purity. In regard to the synthetist approach of Central and Eastern European modernism, also expressed by, for instance, not only the Czech cube of expressionist, like by Otto Gutfreund, or for that matter also by such artists as Laszlo Molinaggi. Here, the same artist, or Lisicki. And also at the same time, in regard to the Hasidic background, the Romanian avant-gardist Artur Segal, who actually was inspired by this artist, Sonia Delaunay. And he developed during his engagement in Dadaism a theory of his own called the theory of Gleichwertigkeit, according to which every single element of the painting is equally important as every other element, and by which he thus deconstructed the traditional composition into a kind of an all-over non-hierarchical visual image, going even beyond the frames, in full compliance with the panentheistic ontology of Hasidism. Exactly like one of his sources of inspirations, and that is Sonia Delaunay, who was born in a shtetl nearby Kiev and then assimilated in St. Petersburg. According to the American literary theorist Susan Handelman, in her book The Slayers of Moses from 1982, a rabbinic thought may be considered fundamentally metonymic, in contrast to Greek and patristic thought, which is essentially metaphoric. The thought itself is based on continuous associations and textual interweaves. It's about the continuity instead of substitution. To use a contemporary term, the rabbinic world is one of intertextuality. Text eco-interact and interpenetrate. In this world, rigid temporal and spatial distinctions collapse. The general has not
the power of predicating an essence beyond the particular. And this precludes any hierarchy of interpretation, but calls for a horizontal interplay. For since everything is ordered into a unity, all elements are equal. Hence, instead of geometrical organized patterns, the Talmud, for instance, is composed of a cacophony of voices arranged in a seemingly freely associative way. There is no special privilege given to general statements. Thus, the general is subject to constant scrutiny, to a search for exceptions, variations, instances that might contradict it and alternative explanations. Yes. Or then we take it like this. Within rabbinic thought, there are no final statements of definition, but rather an ever-expanding continuous process of interpretation, an accumulation of concrete instances in new combinations. The central movement is not away from the multiplicity of meaning towards a singular definition or final rules. Even conflicting interpretations are placed side by side with no concern for reconciling them. There is no hierarchical order, no interpretations has more authority than any other. It's like écriture féminine. One final remark until I finish, related to how the mechanism of marginalization and exhalation seem to be working still today. With all respect to the organizers of this conference, let me point at a Polish example close to Teresa Sarnower, namely Henryk Berlewy. As eclectic as most of his Central and Eastern European colleagues. It's quite interesting, isn't it? You must know this, of course, these connections. Henryk Berlewy. In connection to this exhibition here at this museum in 2009, it was claimed that Berlewy's earliest works prove that he was not interested in Jewish culture and that he probably was influenced by El Lissitzky when he turned to suprematism. That is, as if the impulse came from a source disconnected to his, at that precise moment, unusually fervent engagement in Jung Yiddish and Jewish culture in general. Furthermore, it was explicitly stressed that Berlewy himself had proclaimed that he had to get rid of the Jewish problems to be able to free him out from the baggage of content. As if his interest in his Jewishness was only a matter of displaying so-called Jewish subject matters. That is, for instance, portrait of rabbis, Jewish ghetto life, etc. The reader was in this catalog carefully brought to the conclusion that Berlewy's Jewish engagement had nothing to do with his non-figurative art whatsoever. Again, with all respect, in the same catalogue, one can read that while feeling that traditional forms of Jewish culture were exhausted and transformed into empty signs repeatedly, habitually in disconnection with their spiritual sources, the Jung Yiddish artist reach the solutions
produced in the circles of the European avant-garde, expressing universal values, not separate ones. This inability of the Jewish artists to express Jewishness in terms of abstract art was caused by assimilation, leading to the loss of emotional connections with the Jewish tradition. The Polish avant-garde was in this connection concerned with universal values, the Jewish artists with separate ones, not modernistic universalism. And furthermore, Jewishness was difficult to reconcile with the idea of non-representational art. Finally, we are informed that through artists like Teresa Sarnover, Henrik Berlevi, etc., the culture of Polish Jews came into contact with the avant-garde. Quotation end. Indeed, taking together these statements seem to indicate, that Polish avant-garde was only Polish and universal, which is indeed a curious conclusion from a catalogue for an exhibition solely devoted to Jewish artists working in precisely this avant-garde. I think Teresa Sarnover deserves something else. She deserves new approaches different from mainstream ethnocentric interpretations. I'm open for the discussion. Thank you. To jest chyba więcej niż mogliśmy oczekiwać, co Tom Sanquist zaprezentował, dlatego że jak gdyby zakwestionował w pewnym sensie ideę tej konferencji i chyba o to chodzi, żeby zacząć od znaku zapytania, a nie od konfirmacji, bo jeżeli konfirmujemy, to znaczy już się wszystkim zgadzamy. Natomiast myślę, że jest to tak szeroki temat i tak głęboki temat, zresztą poruszany przez Muzeum Sztuki od wielu lat i myślę, że te aspekty, które profesor Sanquist, o których mówi, między innymi o jak gdyby tym dualizmie pomiędzy na czym polega istota awangardy polskiej, jest bardzo istotne tutaj, żeby o tym też mówić, o roli kobiet w tym dialogu. Oczywiście jest to jeden z centralnych aspektów naszej rozmowy i myślę, że bardzo ważny. Także to takie szerokie spojrzenie, bo w sumie jest to szerokie spojrzenie, pewnie oddaje cały krąg zainteresowań profesora Sanquista na temat tego, jak popatrzeć na awangardę wschodnioeuropejską czy centralno-wschodnioeuropejską i w ogóle, czy możemy mówić o wyrzucaniu jej poza kontekst awangardy, czy w ogóle szerszej dyskusji, więc o tym będziemy rozmawiać za chwilę. A ja bym chciał teraz zaprezentować drugą osobę, która będzie prezentowała swoją, tylko muszę polską wersję znaleźć. Przepraszam. Profesor Andrzej Szczerski, którego pewnie Państwo tutaj w Polsce dobrze znają, jest historykiem sztuki, krytykiem sztuki, adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku jest prezydentem polskiej sekcji AIKI, którą ja mam zaszczyt jak gdyby kierować ze strony międzynarodowej i w ten sposób współpracujemy ze sobą już od kilku dobrych lat. Jest członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie i Rady Programowej Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie. Autor licznych publikacji poświęconych sztuce XX wieku i sztuce współczesnej, w tym książek Wzorce tożsamości, recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900.
oraz modernizacja, sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, wydanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi w 2010 roku, której publikacja towarzyszyła wystawie Modernizacje, czas przyszły dokonany 1939 w 2010 roku. Współautor wystaw m.in. Symbolism in Poland and Britain w Tate Britain w Londynie w 2009 roku i The Power of Fantasy, Modern and Contemporary Art from Poland w Center for Fine Arts Bazaar w Brukseli w 2011 roku. W 2013 roku rozpoczął redagowanie serii Modernizmy, Architektura Nowoczesności w II Rzeczpospolitej, wydawca Dodo Editor, które pierwszy tom poświęcony jest Krakowowi i województwu krakowskiemu, a tom drugi w przygotowaniu Katowicom i województwu śląskiemu. Także bardzo serdecznie witam profesora Szczerskiego i jego wykład, który będzie dalej dotyczył jak gdyby szerszego kontekstu, o którym mówimy, plus Teresa Żarnowe, która jak gdyby wchodzi w ten szerszy kontekst. Proszę Państwa, ja będę mówić po polsku i też chciałbym właśnie kontynuować te studia nad kontekstem twórczości Teresy Żarnowej, ale wychodząc od bardzo konkretnego wydarzenia, mianowicie wystawy, w której brała udział w Bukareszcie w roku 1924. Ten pierwszy slajd pokazuje anons na temat tejże wystawy opublikowany przez pismo Contemporanul bukareszteńskie, które było organizatorem tejże wystawy i tam widzimy nazwisko Teresy Żarnower. Jest kilka wersji zapisu. Zawsze poniekąd popełniany był błąd w nazwisku Żarnower. To a propos eklektyzmu, nawet zapisu nazwisk twórców awangardy w naszej części Europy. Pod koniec 1924 roku Teresa Żarnower i Mieczysław Szczuka wzięli udział w pierwszej międzynarodowej wystawie w Bukareszcie, taki nosiła tytuł, zorganizowanej przez redakcję najważniejszego wówczas pisma rumuńskiej awangardy Contemporanul, założonego w 1922 roku. Wystawa odbyła się w dniach 30 listopada, 30 grudnia w siedzibie Związku Artystów Sztuk Pięknych w Bukareszcie, także bardzo prestiżowej lokalizacji, i zaprezentowano na niej 141 prac czołowych artystów rumuńskich, w tym Maxa Hermana Maxi, Marcela Janku, Mati Stojcza, Wiktora Braunera i Konstantina Brancusiego. Poza Rumunami w Bukareszcie wystawiało także prace kilkunastu zaproszonych zagranicznych gości. Wśród nich znaleźli się obok Żarnower i Szczuki również m.in. Lajos Koszak z Węgier, Karol Tajges z Pragi, a także artyści z Belgii, Flandrii, to było osobno zapisane, Niemiec, m.in. Paul Klee, Kurt Schwitters, Hans Arp i Szwecji. Opublikowaną w Contemporanul listę prac pokazanych na wystawie otwierała Teresa Żarnowerowna. Tutaj na samej górze widzimy zapis. I jej konstrukcja oraz kontrast fakturowy, tak to można przetłumaczyć. Poniżej znalazł się M. Szczuka z pracami o takich samych tytułach. Wspólnie reprezentowali oni Polskę, Polonia. Na podstawie katalogowej noty opublikowanej właśnie w Contemporanul nie sposób zrekonstruować dokładnie, jakie prace pokazała Żarnower w Bukareszcie, a biorąc dodatkowo pod uwagę brak precyzyjnych wiadomości na temat jej ówczesnej twórczości, możemy tylko przypuszczać, że konstrukcja oznaczać mogła abstrakcyjną rzeźbę skonstruowaną z wklęsłych i wybuchłych płaszczyzn. To mniej więcej coś takiego. To jest zdjęcie z Der Sturz z 23 roku z jej wystawy, którą zorganizowała u Waldena w czerwcu 23 roku. A także, a ten kontrast fakturowy był kompozycją abstrakcyjną na płótnie, która mogła wyglądać w ten sposób, publikowana w bloku w 24 roku. Z kolei
Z krótkiej notki zawartej w omówieniu wystawy opublikowanym w styczniowym numerze Contemporanus z 2025 roku autorstwa Jona Winei, Marcela Janko i Maxiego wynika, że prace żarnowerówne i sztuki charakteryzował linearyzm i geometryzacja. Jak podkreślili rumuńscy artyści, kilka z nich mogłoby być dobrymi projektami witraży, a wszystkie świadczyły o wpływach puryzmu. To jest jeszcze praca sztuki, która opublikowana była w Contemporanul w 2024 roku, więc być może coś takiego znalazło się właśnie na wystawie w Bukareszcie. Udział w bukareszteńskiej wystawie był efektem nawiązanych już wcześniej przez Teresę Żarnower i Mieczysława Szczukę kontaktów ze środowiskiem rumuńskim, najprawdopodobniej za pośrednictwem galerii Der Sturm w Berlinie w 1924 roku. Przy okazji organizowanych tamże wystaw Maxiego w kwietniu oraz sztuki żarnowerównej w czerwcu. O intensywności tych polsko-rumuńskich kontaktów wówczas świadczy poinformowanie przez Contemporanul o wydawaniu pisma Blok w Warszawie w ramach publikowania listy czołowych czasopism awangardowych w Europie. Notka ta ukazała się w numerze kwietniowym z 1924 roku, a więc wkrótce po wydaniu pierwszego numeru Bloku w Warszawie 8 marca 1924 roku. Z kolei w październikowym numerze Contemporanul z tegoż roku, 24, Szczuka opublikował całostronicowy artykuł na temat przemian najnowszej sztuki polskiej, podkreślając w zakończeniu, że najważniejszym i jedynym ugrupowaniem awangardy w Polsce jest Blok, a kluczową rolę w jego powstaniu, a także wydawaniu pisma o tym tytule odegrała Teresa Żarnower. Polsko-rumuńskie kontakty nie były jednostronne. W numerze specjalnym Bloku poświęconym sztuce współczesnej w Europie, którego okładkę dzisiaj już widzieliśmy, z września 2024 roku, pomiędzy artykułami o nowej muzyce, dadaizmie autorstwa Kurta Schwitersa, sztuce i literaturze z Czech, Węgier, Łotwy, Jugosławii, Francji i Niemiec, znalazł się także tekst Jona Winei pod tytułem Nowa sztuka z Rumunii, zilustrowany pracami Marcela Janko i Matti Stojcza, uzupełniony poematem Jona Winei. Opisując sztukę rumuńską, podkreślano, że nie docenia się jej wkładu w rozwój sztuki współczesnej, już wtedy, a rumuńscy twórcy dadaizmu, Tsara i Janko, uważani są za Francuza i Szwajcara. Winea dodawał jednak, że wielu rumuńskich artystów, nie znajdując zrozumienia w kraju, musiało tworzyć na emigracji. Jednocześnie największe znaczenie na obecnej scenie rumuńskiej przypisał środowisku skupionemu wokół pisma Contemporanul. Wskazywał także na perspektywę rozwoju nowoczesnej sztuki, zauważając, że sztuka abstrakcyjna może się tu odwoływać do ekspresjonistycznych cech rumuńskiej sztuki ludowej. Rumuni, jak należy sądzić, wsparli także finansowo druk tego numeru Bloku, publikując reklamy Contemporanul na przedostatniej stronie okładki, obok reklam innych pism awangardy europejskiej. Warto dodać, że na ostatniej stronie Blok zamieścił krótki tekst, chwaląc się, że reprezentować będzie nowoczesną kulturę polską za granicą, aranżując wystawy w Rydze, Brukseli oraz biorąc udział w październiku, wtedy z tego wynika, że wystawa miała być w październiku, w międzynarodowej wystawie organizowanej przez Contemporanul w Bukareszcie. Ten tekst miał jeszcze ten dodatkowy kontekst, że jak wiemy trwały przygotowania do wystawy w Paryżu w 1925 roku, tej zdominowanej przez tradycję warsztatów krakowskich i awangarda oczywiście kontestowała to wydarzenie, pokazywała, że ona reprezentuje Polskę właściwie na świecie. Wystawę w Bukareszcie i publikację Bloku należy uznać za przykład wczesnych kontaktów, jakie nawiązywały między sobą środowiska awangardy w Europie Środkowo-Wschodniej, debiutujące na początku lat 20. W kilka lat po wojnie od Bukaresztu po Warszawę i Rygę funkcjonowały już zorganizowane ugrupowania zwolenników nowej sztuki, mających ambicje uczestniczyć w rozwoju międzynarodowej awangardy. Stąd od początku funkcjonowania starały się utrzymywać kontakty z jak największą ilością zwolenników awangardy w całej Europie. Charakterystyczne jest przede wszystkim to, że nie kierowano uwagi wyłącznie na Zachód lub też w stronę Związku Radzieckiego. Na przykład tutaj nie ma ani jednego konstruktywisty radzieckiego w Bukareszcie, ale doceniono także kontakty regionalne. Stąd obecność czołowych twórców z Czechosłowacji, Węgier i Polski w Bukareszcie w 1924 roku, a także częste informowanie na temat życia artystycznego w krajach regionu, jakie można odnaleźć na łamach innych regionalnych pism artystycznych i architektonicznych, związanych nie tylko z awangardą, ale całą formacją modernistyczną. Ta wymiana informacji nie była zjawiskiem akcydentalnym,
A mimo iż nie przyniosła bardziej zaawansowanych kontaktów, na przykład wspólnych wystaw czy publikacji, świadczyła o docenieniu osiągnięć krajów sąsiednich, które znajdowały się w podobnej sytuacji na artystycznej mapie Europy. Wspólnie można je było zaliczyć do tzw. nowej Europy, jak pisał Masaryk, a więc tego fragmentu kontynentu, który w wyniku przemian geopolitycznych po I wojnie światowej odzyskał swoją podmiotowość polityczną, zbudowaną w oparciu o niepodległe państwa. Okoliczności te wpłynęły w istotny sposób na powstającą tu sztukę, w tym sztukę awangardową, której genealogia w konsekwencji musiała mieć inny charakter niż w innych częściach starego kontynentu. Analizując twórczość Teresy Żarnowe-Równej, nie sposób pominąć tej specyficznej genealogii środkowoeuropejskiej awangardy, przede wszystkim dlatego, że pozwala ona docenić dorobek współtwórczyni bloku, a jednocześnie dostrzec, skąd mogły brać się jej artystyczne i ideowe wybory. Mimo iż rozwój badań nad awangardą Europy Środkowej postępuje, a ich punktem wyjścia jest właśnie odnajdywanie specyfiki regionu, zbyt rzadko zwraca się uwagę na szersze zjawiska kulturowe wykraczające poza domenę sztuk wizualnych czy architektury, w zasadniczy sposób kształtujące odrębną właśnie genealogię środkowoeuropejskiego modernizmu. Fenomen tego regionalnego modernizmu, tak go można nazwać, można opisać porównując szereg równolegle występujących i wzajemnie na siebie wpływających przemian w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym, które ten peryferyjny, przynajmniej z perspektywy zachodniej historii nowoczesności, region miały przekształcić tak, aby stał się częścią cywilizacyjnego centrum. Stąd kluczowe jest wpisywanie zjawisk artystycznych w szersze procesy modernizacyjne, a nie dyskutowanie o nich jako o eksperymentach oderwanych od dokonujących się na przykład reform gospodarczych czy rozwoju kultury popularnej. Doceniając skalę modernizacyjnych przemian, w konsekwencji należy zakwestionować dominujący w literaturze przedmiotu punkt widzenia, jakoby awangarda w Europie Środkowo-Wschodniej była jedyną, a przez to całkowicie wyobcowaną siłą, mającą na celu rewolucyjne zmiany rzeczywistości, podczas gdy w regionie dominowały hasła tradycjonalistyczne i nacjonalistyczne, niechętne modernizacji lub co najwyżej gotowe naśladować wzorce modernizacyjne z faszystowskich Włoch. Symptomatyczne mogą być to publikacje Iwana Berenda, który twierdzi, że Europa Środkowo-Wschodnia stanowiła ostoję politycznego autorytaryzmu, gdzie promowano sztukę i architekturę odwołującą się do wartości konserwatywnych. Jednocześnie taka sytuacja inspirowała radykalnych artystów, przede wszystkim lewicowych, do intensyfikacji działań, które wyprzedzały epokę i były manifestacją przyszłych zmian, często o utopijnym charakterze. Dlatego w regionie powstać mogła wartościowa sztuka awangardowa, która jednak traktowana jako wroga przez dominujące siły polityczne, skazana była na pozostawanie na marginesie, bez realnego wpływu na otaczającą rzeczywistość. Z uwagi na słabe wsparcie instytucjonalne i ograniczone możliwości rozwoju, siłą rzeczy, punktem odniesienia dla niej musiała być awangarda z centrów, przede wszystkim z Niemiec i Związku Radzieckiego. Tymczasem patrząc na całą złożoność międzywojennego życia artystycznego w regionie, a także skalę przemian cywilizacyjnych, jakie przyniosło utworzenie niepodległych państw między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem, trudno zgodzić się z tak postawioną tezą. Intensywność modernizacyjnych projektów podejmowanych zarówno przez władze państw, jak i inicjatywy spółdzielcze czy indywidualne była na tyle znacząca, że można uznać Europę Środkowo-Wschodnią za region, gdzie przeprowadzono śmiałe, a co najważniejsze udane nowoczesne reformy, bynajmniej nie służące budowaniu totalitaryzmów. Nie oznacza to negowanie antymodernizacyjnych i autorytarnych tendencji, które przez całe dwudziestolecie pojawiały się stale i współtworzyły polityczne realia, ale zwrócenie uwagi, że nie były one w stanie zatrzymać procesu modernizacji. Dopiero w tym kontekście należy rozpatrywać działalność miejscowej awangardy i jej miejsce jako inspiratora projektów modernizacyjnych. Należy także poddać wątpliwość tezę o zależności rozwoju miejscowej awangardy tylko od wpływów zewnętrznych. To, że interesowała się ona osiągnięciami innych środowisk awangardowych w Europie, a także, jak pokazuje Contemporanul, tym, co działo się w Ameryce Południowej, są korespondencje czy notki o tym, co dzieje się na przykład w Buenos Aires, było oczywiste. Przypomnijmy jednak, że to Strzemiński uważał się za bardziej radykalnego twórcę niż Malewicz, a europejski dadaizm, jak wiemy od profesora Sandquista, zawdzięczał swój początek Rumunom. Warto wskazać na kilka przykładów powstawania modernistycznej nowej Europy.
Kiedy w 1924 roku Kontemporanul otwierał swoją wystawę, zapraszając Żarnowę Równą i Szczukę, Bukareszt miał już za sobą dadaistyczną rewolucję, a jeden z jej twórców, teraz członek redakcji pisma, Marcel Janku, rozpoczynał budowę pojedynczych modernistycznych willi w Bukareszcie oraz publikował artykuły o nowej funkcjonalistycznej architekturze. Pod koniec dekady, w 1929 roku, Hori Jakriánga, kolejny wybitny architekt rumuński, zaprojektował ikonę modernistycznej stolicy Rumunii, gmach rumuńskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego ARO. A w latach 30. Bukareszt stał się jedną ze stolic europejskiej architektury modernistycznej za sprawą zakrojonej na szeroką skalę rozbudowy centrum miasta, gdzie powstały przede wszystkim monumentalne bulwary nazwane Bratianu i Ionescu, to jeden z nich. Warto dodać, że dopiero anglojęzyczna publikacja MIT Press z 1999 roku Luminity Makedon i Ernie Schofama wprowadziła rumuński modernizm na szerszą skalę do historii architektury XX wieku, podczas gdy wcześniej pozostawał on niemal całkowicie zapomniany i niedoceniany. Przykład Bukaresztu można uzupełnić o wiele innych, zwracając uwagę na bardzo szybki rozwój architektury modernistycznej w całym regionie. Ważnym ośrodkiem modernistycznej architektury była Czechosłowacja, gdzie przede wszystkim w Pradze i Brnie funkcjonowało duże i znakomicie wykształcone środowisko architektów, realizujących tak śmiałe projekty jak osiedle Baba na peryferiach Pragi czy tereny targowe w Brnie, rok 28. Symboliczny status uzyskał w historii architektury czechosłowackiej pawilon państwowy autorstwa Jaromira Krejcara na wystawie światowej w Paryżu w roku 1937, gdzie był najbardziej śmiałym przykładem nowoczesnej architektury, kontrastując wyraźnie z totalitarnymi pawilonami Niemiec i Związku Radzieckiego. Specyficznym przykładem modernizacyjnych eksperymentów była działalność morawskiej firmy obuwniczej Bata, gdzie w ramach oryginalnej polityki socjalnej budowano od połowy lat 20. domy dla robotników, projektowane przez modernistów jak Wladimir Karfik i Franciszek Gachura w miejscowości Zlin. W ten sposób zapewniano im nowoczesne warunki życia, a jednocześnie budowano korporacyjne związki w ramach kapitalistycznego przedsiębiorstwa. Pod koniec lat 30. Bata zajmował się już nie tylko butami, ale między innymi produkcją filmów pełnometrażowych i samolotów, a chętnych robotników uczono pilotażu, aby mogli samodzielnie podróżować samolotami jako agenci handlowi firmy. Od szewca do pilota, powiedzielibyśmy. O tym, że kierownictwo firmy uważało własną działalność za najlepszy standard nowoczesności, świadczy brak zainteresowania koncepcjami Le Corbusiera, który próbował nawiązać z Batą współpracę w 1935 roku. Po wykonaniu kilku projektów, m.in. nowego miasta fabrycznego firmy we Francji, w Elocourt, Le Corbusier rozstał się z niedoszłym zleceniodawcą. Bata odrzucił propozycję Szwajcara jako niezgodne z własną filozofią działania, a zasadniczą sprzeczność stanowiło propagowanie przez Le Corbusiera zabudowy nowych miast blokami mieszkalnymi. To jest projekt dla Elocourt, wieżowców kilkunastopiętrowych dla kilku tysięcy mieszkańców, zamiast pojedynczych domów. W firmie Bata uznano to za podważenie fundamentalnej zasady mieszkaj samodzielnie, pracuj zespołowo, a co za tym idzie całej filozofii socjalnej opieki nad robotnikiem i wspierania modelu życia typowego dla klasy średniej, który propagowano. Bloki kojarzyły się założycielowi firmy Tomaszowi Bacie z dehumanizacją mieszkania i rozprzestrzenianiem idei komunistycznych, których był zdecydowanym przeciwnikiem. Wśród modernizacyjnych projektów można także wspomnieć polską Gdynię, gdzie w ciągu niespełna dwóch dekad powstał nowoczesny port obsługujący między innymi żeglugę transatlantycką i 120-tysięczne miasto, zabudowane w dużej mierze przez kamienice modernistyczne. To jest zdjęcie Gdyni z początku lat 30. Gdynia zasługuje na uwagę także jako narzędzie otwarcia Polski na świat, dosłownie i w przenośni, a co za tym idzie przełamania traumy rozbiorów i przegranych powstań narodowych, oraz jak najbardziej intensywnego wykorzystania możliwości oferowanych przez nowe realia geopolityczne. Otwarcie to oznaczało m.in. rozwój turystyki nadmorskiej i zabudowę pasa całego wybrzeża przyznanego Polsce, czy projekt uzyskania przez Polskę kolonii zamorskich i rozwoju, rozwoju międzynarodowego handlu propagowane przez Ligę Morską i Kolonialną od 1930 roku. Modernistyczna architektura powstawała także na dużą skalę w krajach bałtyckich, aż na szczególną uwagę zasługują architektura Tallina i Parnawy w Estonii, to jest hotel nadmorski w Parnawie, oraz stolicy niepodległej Litwy w Kownie.
Zwracając uwagę pars pro toto na historię architektury, należy widzieć ją w szerszym kontekście innych procesów transformacyjnych w regionie, których była ona w dużej mierze konsekwencją. Warto wspomnieć tylko kilka przykładów, pamiętając, że nowa Europa generalnie musiała zbudować nową infrastrukturę, zwłaszcza transportową, aby powiązać ze sobą tereny do tej pory należące do innych państw, czego przykładem były zwłaszcza wysiłki polskie, czechosłowackie, jugosłowiańskie i rumuńskie. Budowa Gdyni była pierwszym przykładem inspirowanych przez polskie państwo modernizacyjnych projektów, z których największe znaczenie uzyskał Centralny Okręg Przemysłowy, nowa sieć miast i fabryk w środkowej Polsce. To jest ten wyszczególniony na szaro fragment. Jego budowa rozpoczęła się w roku 1938. W Czechosłowacji inwestowano w rozwój tzw. Rusi Zakarpackiej, czyli tereny wokół Użgorodu, a w Rumunii na rozwój przemysłu naftowego, jednego z najnowocześniejszych wówczas w Europie, i powiązanie z Bukaresztem uzyskanego od Węgier Siedmiogrodu. W Jugosławii należało zintegrować terytorium między Belgradem a Lublaną, zamieszkane przez różnorodne grupy etniczne i religijne. Na tle tak szeroko zakrojonych przedsięwzięć modernizacyjnych działalność grup awangardowych miała faktycznie znaczenie marginalne, ale nie ze względu na programową niechęć do ich twórczości ze strony władz czy szerokiej publiczności, ale ze względu na jej niewielki wpływ na dokonujące się właśnie jak najbardziej konkretne projekty przebudowy nowej Europy. Marginalność nie wynikała więc z konieczności trudnego funkcjonowania w świecie, który nie był w stanie zrozumieć ich propozycji, ale z konieczności konkurowania z innymi narracjami nowoczesności, często wykorzystującymi zbliżone hasła i głoszącymi podobne teorie reform społecznych, konkurowania, które nie zawsze dawało gwarancję sukcesu. Wymownym przykładem jest zwłaszcza niechęć, jaką praska lewicowa awangarda darzyła z Wzajemnością zresztą firmę Bata, twierdząc, że wykorzystuje ona rewolucyjne hasła awansu społecznego i elementy idei społecznego osiedla na potrzeby kapitalistycznego wyzysku robotnika. Z kolei Tomasz Bata uważał, że to on, posługując się wolnorynkową przedsiębiorczością, potrafił zbudować program socjalny, który faktycznie dawał awans społeczny robotnikom, a nie był tylko utopijnym projektem komunistycznym, nigdy nie mającym szans na realizację. Należy także podkreślić, że awangardowi artyści często funkcjonowali w ramach istniejących instytucji i nie byli z nich eliminowani z powodów artystycznych. Na zorganizowanej przez rząd polski wystawie z okazji 10-lecia polskiej niepodległości w Poznaniu w 1929 roku, reklamowanej tym dosyć takim w stylu art deco plakatem, wśród zaproszonych do działu sztuki twórców znaleźli się także reprezentanci awangardy z kręgu grupy Presence, w tym Katarzyna Kobro, Henryk Starzewski, Władysław Strzemiński. Sam Strzemiński nie kontestował zresztą związków z oficjalnym życiem artystycznym, o czym świadczy przyjęcie przez niej Nagrody Miasta Łodzi w 1932 roku, cieszące się ogólnopolskim uznaniem. Historia wreszcie Muzeum Sztuki w Łodzi także może świadczyć o tym, że ze strony instytucji publicznych awangarda mogła liczyć na wsparcie. Co prawda przypadek kolekcji sztuki nowoczesnej AR i jej daru i przyjęcia przez miasto Łódź jest wyjątkowy, ale wyjątkowy nie tylko w skali Polski, ale całej Europy. A tym samym dowodzi, że najnowsza sztuka w modernizującym się kraju była popierana i eksponowana nie tylko przez samą awangardę. Koncentrując się na łódzkim genius loci, dodajmy jeszcze, że i tu powstały modernistyczne ramy architektoniczne dla działalności grupy AR, która bynajmniej nie była jedynym podmiotem nowoczesności w mieście. Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński mieszkali na świetnym zresztą wybudowanym w latach 1928-31 przez miasto Łódź osiedlu w ramach programu rozbudowy nowoczesnych mieszkań w mieście. Osiedle to zaprojektowano według modernistycznych pryncypiów osiedla społecznego. Autorami byli architekci Jan Łukasik, Miruta Słońska, Wiltot Szereszewski, Jerzy Berliner. Pierwotnie dla robotników, jednak z uwagi na wysokość czynszu zamieszkała tam wkrótce mniej zamożna klasa średnia, w tym artyści jak Karol Hiller czy małżeństwo Strzemińskich. Nie oznacza to oczywiście, że artyści awangardy cieszyli się wszelkimi przywilejami, a akceptacja dla ich działań była powszechna. Nigdy nie stali się oficjalną sztuką II Rzeczypospolitej, ale też nie byli eliminowani z dyskursu na temat kształtów współczesnych im czasów. A zatem to nie wyobcowanie czy brak zrozumienia, ale kontekst budowanej właśnie nowej Europy i konieczność konkurencji o znalezienie własnego miejsca wśród rozmaitych programów modernizacyjnych o różnorodnych koneksjach politycznych, od prawej do lewej strony, powodowała, że twórczość awangardowa mogła tak dynamicznie się rozwijać.
O fascynacji możliwościami rozwojowymi, jakie stwarzała nowa Europa, świadczy działalność Karla Tajgy w Czechosłowacji, czy na przykład słowa Mircea Eliadego, który uważał, że dopiero jego pokolenie dorastające po I wojnie światowej może w pełni rozwinąć swoje talenty w nowych realiach politycznych, bez ograniczeń wynikających z konieczności osiągnięcia wyznaczonych przez innych historycznych celów. Zafascynowanie nową epoką i chęć znalezienia w niej dla siebie wyrazistego miejsca inspirowały także czołową postać jugosłowiańskiej awangardy, twórcę koncepcji Barbarogeniusza Lubomira Micicza. Wierząc w młodzieńczą moc płynącą z wyzwolonych Bałkanów i słowiańskiego imperium, jakim miała być Jugosławia, podkreślał, że inspiracją dla nowej sztuki i wiary w modernizacyjną bałkańską siłę były dla niego osiągnięcia Nikola Tesli, genialnego wynalazcy serbskiego pochodzenia. O ile porównanie z Teslą było niczym więcej niż tylko chwytem retorycznym, warto zauważyć, że twórcy awangardowi w Europie Środkowo-Wschodniej włączali się we współczesne projekty modernizacyjne, jeżeli mieli po temu okazję. Lewicowy praski architekt Jan Gilar zaprojektował plany urbanistyczne Mukaczewa na Zakarpaciu, a inny praski funkcjonalista Jarosław Fragner był autorem projektu szpitala dziecięcego tamże. To są początek lat 20. Również w połowie lat 20. Władysław Strzemiński przedstawił suprematystyczny projekt dworca kolejowego w Gdyni 1923. Warto wspomnieć, że czołowi artyści węgierskiej awangardy, jak Lajos Koszak, Robert Bereń i Sándor Bortnik, którzy opuścili Węgry w obawie przed grożącymi im represjami za udział w komunistycznej rewolucji w 1919 roku, po powrocie do kraju na początku lat 30. rozpoczęli intensywną działalność na rynku reklamowym, uważając zresztą plakat za najlepsze dostępne im wtedy medium modernizacji kultury wizualnej współczesnych Węgier. To jest zresztą zdjęcie z wystawy, która odbyła się tutaj w muzeum 4 lata temu. Rozwój projektów modernizacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej należy więc uznać za kluczowy kontekst, w którym powstawała miejscowa awangarda. Nieuwzględnianie go prowadzi do zniekształcenia jej historii pod wieloma względami i paradoksalnie odrywa ją od tego, co było dla artystów awangardowych zasadniczą wartością, a więc związku z otaczającą rzeczywistością i wpływania na nią. Prowadzić to może wprost do powierzchownych dyskusji o formalnej stronie prac i sporach wewnątrzśrodowiskowych, czy prowadzenie regularnie, równie środowiskowej, polemiki ze sztuką konserwatywną. W ten sposób nie docenia się rzeczywistej genealogii awangardy i faktu, że musiała funkcjonować w regionie, w którym intensywnie i na wielu polach poszukiwano modeli nowoczesności. Co więcej, starano się je realizować, kwestionując sens myślenia w kategoriach awangardowej utopii. Teresa Żarnowe-Równa, wybitna postać wśród awangardowych twórców, aktywnie zaangażowała się w tworzenie tej nowej rzeczywistości w niepodległej Polsce. A za sprawą swojego brata wprost wspierała rozwój życia politycznego, opowiadając się po stronie polskich komunistów. Jednakże trudno rozpatrywać jej twórczość bez kontekstu innych projektów modernizacyjnych w Polsce. Znak rozpoznawczy jej twórczości, wysokiej klasy fotomontaże, nie były, jak się czasami sądzi, wprowadzeniem do polskiej kultury wizualnej nowego języka, ale raczej polemiką z istniejącymi już w połowie lat 20. komercyjnymi drukami, przede wszystkim powstającymi na zlecenie koncernu prasowego IKC w Krakowie, o czym pisał Stach Czekalski. To tylko dla przypomnienia jeden z takich pierwszych komercyjnych fotomontaży z lat 25 roku, książka dla dzieci. Jak podkreślił ostatnio Jan Strauss, kolekcjoner fotomontażu z Warszawy, w latach 20., by zaprojektować, to jest cytat, w latach 20., by zaprojektować fotomontażową okładkę, nie trzeba by było mieć awangardowych poglądów na sztukę, być członkiem bloku czy przyjacielem Mieczysława Sztuki. Wystarczyło mieć talent i na taką okładkę zamówienie. Koniec cytatu. O tym, że Żarnowe-Równa zdawała sobie sprawę z tego kontekstu i potrafiła wygrywać na przykład toposy kultury popularnej dla wzmocnienia przekazu swoich plakatów, świadczy wykorzystywanie motywu zaciśniętej pięści, pojawiający się na przykład, tu jest ten plakat wyborczy, która pojawiała się wówczas na przykład w drukach reklamowych firmy Suchard, prawda? Muszę mieć na śniadanie, to był taki popularny napój czekoladowy dla dzieci, zwłaszcza i reklamowany wówczas. Na koniec warto raz jeszcze podkreślić, że dla specyfiki genealogii modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej istotna była także geografia. Wrócę do tego pierwszego slajdu. Wracając do wystawy w Bukareszcie w 1924 roku z udziałem Sztuki i Żarnowe-Równej, należy powtórzyć,
że świadczyła ona o ambicjach miejscowych środowisk artystycznych i chęci budowania własnej narracji nowoczesności w oparciu o nową mapę Starego Kontynentu, uwzględniającą znaczenie także Nowej Europy. Stąd zainteresowanie nie tylko tradycyjnymi centrami artystycznymi, ale chęć podkreślenia znaczenia tworzących się właśnie środowisk środkowoeuropejskich, modernistów. Awangarda w regionie chciała w ten sposób uniknąć marginalizacji i zależności od nieaktualnej mapy europejskiej sztuki z centrum w Paryżu. Dostrzegając dynamikę zmian w regionie i możliwości, jakie wynikały z nowych realiów politycznych, tu chciała odnaleźć pole swojej działalności i potwierdzić znaczenie regionu dla powstającego właśnie modernistycznego świata. Dziękuję. Dziękuję Andrzeju za tę prezentację. Wydaje mi się, że jest ona o tyle ważna, że w pewnym sensie przesuwa wektor naszego spojrzenia w kierunku jak gdyby od Polski na zewnątrz. Jednocześnie jest to kolejny głos polemiczny, wydaje mi się, który będzie się pojawiać w czasie tej sesji, przypuszczam często, mianowicie przeciwko formalizmowi, i każda z tych dwóch referatów widać, że można polemizować z formalizmem w różny sposób, że nie jest, jak gdyby są różne koncepty, w jaki sposób to myślenie formalistyczne podważać, więc mamy już dwa koncepty, z którymi możemy dyskutować. Chciałbym teraz zaprezentować trzeciego uczestnika, czy uczestniczkę tej części porannej, panią Miladę Ślezińską, którą pewnie państwo w Polsce oczywiście bardzo dobrze znają, więc natomiast i nie tylko w Polsce, więc przeczytam krótko biografię, którą przedstawiono. Pani Milada Ślezińska jest historykiem sztuki, kuratorem. Dyplom magisterski odebrała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem profesora Jana Białostockiego w 1975 roku. W latach 1972-1987 pracowała w Galerii Foxal od 1987 do 1989. Była kierownikiem działu wystaw w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, a w roku 1990 otrzymała stanowisko głównego kuratora programu wystaw międzynarodowych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, gdzie pracowała do 2011 roku i była kuratorem bardzo wielu wystaw ważnych, między innymi takich artystów jak Jenny Holzer, Joseph Kossuth, Ilya Kabakov, Cindy Sherman, Rosemary Truckle, Gerhard Richter, Shireen Nashat, David Hammonds, Pippi Lotti-Rist, Nan Goldin, James Turrell, Marina Abramowicz, Christian Boltański, Kara Walker, Magdalena Bakanowicz, Wojciech Fangor, Krzysztof Wodiczko, Leon Tarasewicz. Była też kuratorem wystawy Klasycy XX wieku Picasso, Bacon, Boyce, Duchamp, Kandinsky, Warhol, Malewicz, Dali, Mondrian, Brancusi. Na stulecie Galerii Zachęta prowadziła wykłady m.in. w Royal College of Art, w Pratt Institute w Nowym Jorku, Columbia University w Nowym Jorku, New School for Social Research and Bard College. Obecnie wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Wydziale Sztuki Mediów oraz w Uniwersytecie Muzycznym na Wydziale Reżyserii Dźwięku. Jest członkiem ICT, Międzynarodowego Stowarzyszenia Kuratorów. I jak już było powiedziane, pani Ślezińska jest współkuratorem wystawy Teresy Żarnowej, która będzie prezentowana tutaj. Myślę, że zwróci ona naszą perspektywę w kierunku Teresy Żarnowej, także przy tych dwóch głosach, które były głosami szerszymi, takimi panoramicznymi, w pewnym sensie wrócimy do Teresy Żarnowej i pewnie umieścimy ją też w szerszym kontekście. Dzień dobry. Proszę państwa,
Ze wszystkich artystów należących do polskiej międzywojennej awangardy Teresa Żarnower wydaje się być postacią najbardziej enigmatyczną. W jej życiu wiele jest białych plam, niedopowiedzeń, przekłamań, kiedy się urodziła. W pisanych przez nią własnoręcznie życiorysach pojawiają się daty 1897, 1907, 1909, w publikacjach zawsze rok 1985, ale w tym roku urodził się jej starszy brat Dawid. Jakiego nazwiska używała? W Polsce podpisywała się Teresa Żarnower-Równa. Forma panieńska zapisu nazwiska mogła być deklaracją przynależności do kultury polskiej kobiety z zasymilowanej rodziny żydowskiej. Po raz ostatni podpisała się Żarnower-Równa napisanym ręcznie w Lizbonie życiorysie w styczniu 1941 roku. Zdane mi listy i dokumenty z roku 1940 i późniejsze podpisuje Żarnower przez Z i W lub Żarnower przez V z imieniem Teresa Therese Tere. I tylko Józef Witlin, poeta, który na tułaczkę zabrał ze sobą, jak sądzę, maszynę do pisania z polską klawiaturą, pisze o niej zawsze Teresa Żarnower przez Z z kropką. Od jej nowojorskiej rodziny, w spisanych przez Aleksa Abramowicza notatkach nazwanych Teresa Żarnower Biographical Chronology, otrzymałam informację, że przyjechała do Nowego Jorku 22 grudnia 1941 roku. Książka Obrona Warszawy z okładką i fotomontażami Teresy Żarnower wydana w Nowym Jorku w 1942 roku zdaje się to tylko potwierdzać. W wielu dostępnych materiałach powtarzana jest informacja, iż wiadomość o tym, że jej ukochany brat wywieziony do Rosji ocalał i żyje, zabiła ją. We wszystkich znanych mi publikacjach i na stronach internetowych jako data jej śmierci podawany jest rok 1950. Zachowało się bardzo niewiele przedwojennych prac artystki. Większość spłonęła w jej mieszkaniu w Warszawie na ulicy Leszno, pozostałe zaginęły w czasie wojny, zdeponowane w Paryżu. Jednak działalność Teresy Żarnower w Polsce dzięki pracy kilku badaczy, zachowanym reprodukcjom prac w pismach Blok i Dźwignia oraz opracowanym dokumentom ze zbiorów specjalnych Instytutu Sztuki PAN jest dosyć znana, natomiast jej losy i prace od czasu wyjazdu do Paryża są prawie nieznane, z wyjątkiem fotomontaży do Obrony Warszawy. W roku 2011 zajęłam się próbą rekonstrukcji jej życia i twórczości od wyjazdu z Polski do Paryża. Był to obszar badań, jak już wspomniałam, prawie nieznany. Przez ponad 2 lata prowadziłam poszukiwania w archiwach, bibliotekach Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch i przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Spędzałam tygodnie przy mikrofilmach, kserokopiach znalezionych dokumentów, miesiące przy internecie i korespondencji, żeby uzyskać kontakt z archiwistą z Jewish Theological Seminary of America, główną kuratorką Muzeum Guggenheim w Nowym Jorku, kuratorem z Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu, czy archiwistą z IWA, odpowiedzialnym za archiwa Hayasu. Niezwykle pomocne okazały się kontakty z archiwum Temersonu w Londynie i Barnett Newman Foundation w Nowym Jorku. Przeszukałam tak zwane polskie archiwa w Nowym Jorku, w Polish Institute of Arts and Science of America, The Kościuszko Foundation and Józef Piłsudski Institute of America. I tylko w tym ostatnim znalazłam list, w którym było wymienione imię Teresa. Poza tym nie udało mi się niczego znaleźć w polskich archiwach w Ameryce. Znalezione listy i dokumenty przekazywałam Janet Abramowicz i jej córce Ani. Wiosną 2012 roku Janet pokazała mi około 100 zachowanych prac na papierze Teresy Żarnower, co stało się dla mnie impulsem do pracy nad wystawą artystki oraz uporządkowania i opracowania materiałów z okresu jej emigracji. W zbiorach specjalnych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie znajdują się 2 listy z lat 36-37 Teresy Żarnower do Saszy Blondela dotyczące 10 zł, które Teresa zapłaciła za dokumentację fotograficzną prac Blondela w 36 roku i których to 10 zł Blondel w 37 jeszcze nie mógł zwrócić. Kiedyś w przyszłości, gdy będzie pan mógł, gdy będą panu zupełnie zbędne,
zdąży mi pan je zwrócić. Nie są one absolutnie obecnie niepotrzebne i w ogóle nie ma o czym mówić. W tym samym liście Teresa pisze również: chciałabym donieść o czymś ciekawym, budującym. Ech, lecz niestety projekty, projekciki, jeszcze raz projekty kończące się tylko na projektach. Smętne czasy, trzeba chyba wyjechać. Teresa Jarnower wyjeżdża w 1937 roku do Paryża, niekwestionowanej wówczas stolicy kulturalnej świata. W Paryżu utrzymuje bliski kontakt z Franciszką i Stefanem Temersonami, którzy przyjeżdżają niedługo po niej. W odnalezionych przeze mnie dokumentach Emergency Rescue Committee dotyczących Teresy Jarnower, to jest 55 dokumentów, znajdują się liczne życiorysy, które pisała w Lizbonie, kiedy ubiegała się o wizę amerykańską. Teresa wspomina w nich o swoim pobycie w Paryżu pod koniec 1937 roku. Wyjechałam do Paryża, gdzie pracowałam i wystawiałam swoje prace. Planowałam tam moją retrospektywę, ale musiałam z niej zrezygnować z powodu wybuchu wojny. Pisze w życiorysie z 7 lutego 1940. W życiorysie z 9 grudnia 1940 roku również niewiele znajdziemy o jej pobycie w Paryżu. Pod koniec 1937 roku przyjeżdżam do Paryża i biorę udział w Salon d'Automne, planując dużą retrospektywę moich prac na jesieni. Wydarzenia wojenne w Polsce zmusiły mnie do rezygnacji z tych planów. Podobna jest krótka notatka w życiorysie, podobna jest krótka notatka z życiorysu wysłanego przez Jarnower z Lizbony do Józefa Witlina 16 stycznia 1941 roku. W końcu 1937 wyjechałam do Paryża, gdzie pracowałam i wystawiałam w salonach bieżących. Projektowanej wystawie retrospektywnej wojna stanęła na przeszkodzie. Archiwum Józefa Witlina, z którego pochodzi wyżej cytowany fragment listu, znajduje się na Uniwersytecie Harvarda i zawiera 22 dokumenty dotyczące Teresy Jarnower. Rozpoczęła się II wojna światowa. Teresa Jarnower pisze w liście do Józefa Witlina: wojnę w Polsce oraz tragedię narodu spowodowaną przemocą okupantów utrwaliłam w szeregu fotomontaży. Powołana do współpracy przez Wydział Propagandy przy rządzie polskim, wykonałam szereg plakatów propagandowych, które miały się ukazać też i w Ameryce, lecz jako afisze i pocztówki. Opracowałam również stronę plastyczną mającej się ukazać książki o zburzonej Warszawie. Katastrofa Francji przerwała tę pracę. A w życiorysie z 7 grudnia 1940 roku informuje: tragiczne losy Polski inspirują serię moich fotomontaży, które zostają zakupione przez Polskie Ministerstwo Propagandy w Paryżu. 22 czerwca skapitulowała Francja. Droga ucieczki Teresy Jarnower prowadziła przez południe Francji do Hiszpanii i Portugalii. Ucieka z Paryża razem z Franciszką Temerson przez Angers i Lourdes, co wspomina znacznie później w 1944 roku w liście do Franciszki. Rząd polski z trzema wagonami archiwaliów ewakuował się do Lourdes i tam, jak pisze Irena Lorentowicz, otrzymano rozkaz palenia tego wszystkiego. Bardzo przykre zajęcie. Zdaje się, że spłonęło dużo cennych fotografii i z trudem przewożonych przez emisariuszy przez różne granice i wydawnictwa. Ponieważ nie udało się odnaleźć żadnych prac Teresy Jarnower z okresu jej współpracy z Komitetem Rady Ministrów do spraw informacji, dokumentacji i propagandy rządu polskiego w Paryżu, można sądzić, że właśnie wtedy uległy zniszczeniu. Niewiele znajdziemy informacji o jej losach w Hiszpanii. Od Elżbiety Witlin-Lipton wiemy, że jej nazwisko figuruje na liście osób, którym pomagała Angielka Margaret Taylor, właścicielka snobistycznej kawiarni położonej naprzeciwko ambasady niemieckiej w Madrycie. W październiku 1940 roku Teresa dotarła do Lizbony. W archiwum jej brata Dawida i w kolekcji Janet, Ani i Aleksa Abramowiczów znajdował się taki sam wycinek z portugalskiego pisma Foco, zatytułowany Teresa Jarnower,
Brat Teresy w liście do profesora Turowskiego sugeruje, że tekst ten jest recenzją z jej wystawy. Artykuł napisany po portugalsku przedstawia Żarnower jako rzeźbiarkę, malarkę i dekoratorkę teatralną. Autor pisze: reprodukcję rzeźb Teresy Żarnower, uznanej artystki polskiej, która przejazdem przebywa w Lizbonie, zostały wybrane przypadkowo spośród kilku zdjęć, które artystka miała przy sobie, opuszczając kraj podczas wojny. Pozostałe dzieła i ich reprodukcje zostały w jej atelier w Warszawie. Następnie omawia 5 wczesnych prac reprodukowanych w artykule. Są to Ewa, Ojciec i Syn, Dziewczyna, Etiuda i Głowa starca. Dalej pisze: kiedy przyglądamy się delikatnej twarzy artystki i widzimy spojrzenie jej dużych, rozmarzonych oczu i całą postać tak bardzo kobiecą, jesteśmy pod wrażeniem kontrastu między nią a jej sztuką, która zdaje się być bardzo męska. Artystka na tułaczkę zabrała ze sobą tylko kilka zdjęć swoich rzeźb, komplet bloku, dźwignię i 3 zdjęcia psów, które pozostawiła w Warszawie. Nie sądzę, żeby w Lizbonie miała warunki do pracy artystycznej. Poza tym jej 14-miesięcznemu pobytowi w Portugalii towarzyszył stały stres związany z koniecznością wyjazdu z kraju i ze staraniami o wizę amerykańską. Do Franciszki Temerson pisała: całą treść mojego obecnego życia można zdefiniować jednym wyrazem – czekam. Na co? Na wizę. W kolejnym liście pisze: droga Franciszko, przypisek twój, że na wizę amerykańską przez Londyn liczyć nie mogę, przygnębił bardzo. Wegetacja i ciągłe czekanie. Nazwisko Żarnower figuruje na tak zwanych listach Paderewskiego, które polityk zabiera do Stanów Zjednoczonych, oraz listach kobiet samotnych, którymi miała się zaopiekować Polonia amerykańska. Ale załatwienie wiz na podstawie tych list przedłuża się, a sytuacja polityczna zagęszcza. Teresa czuje się zagrożona politycznie w związku ze swoją paryską antyhitlerowską działalnością. Po upadku Francji grupa amerykańskich aktywistów skupiona wokół pisarza i wydawcy Varyana McKay Frya spotkała się w Nowym Jorku i powołała do życia Emergency Rescue Committee. Jego celem było udzielanie pomocy uchodźcom, głównie niemieckim i żydowskim intelektualistom, w bezpiecznym dostaniu się do Stanów Zjednoczonych, pomimo zapisów Immigration Act z 1924 roku i restrykcyjnej polityki rządu amerykańskiego, który odmawiał otwarcia granic dla rosnącej liczby emigrantów. Od samego powstania komitet miał mocne wsparcie ze strony amerykańskich pisarzy, między innymi Johna Dos Passosa, Uptona Sinclaira. Pierwsza dama Eleanor Roosevelt również aktywnie pomagała w jego działalności, kontaktując przedstawicieli ERC z właściwymi decydentami w Waszyngtonie. Przez 13 miesięcy działalności udało się im pomóc ponad 2000 uciekinierów. Byli wśród nich Hannah Arendt, Pablo Casals, Marc Chagall, Alma Mahler. Poeta z Kamandryta Józef Witlin dzięki ich pomocy dostał niezwykle szybko amerykańskie wizy dla siebie i swojej rodziny, prawdopodobnie w związku z plotką, że był polskim kandydatem do Nagrody Nobla. W grudniu 1940 roku Żarnower wypełniła formularz wizowy i napisała do Emergency Rescue Committee: Stany Zjednoczone są jedynym krajem, gdzie jako rzeźbiarka mogłabym pracować dla ludzkości i uratować życie. Pragnę przekazać w załączeniu mój życiorys i uprzejmie proszę zrobić wszystko, co możliwe, aby ułatwić mi uzyskanie amerykańskiej wizy imigracyjnej oraz wymaganego poświadczenia. W Portugalii nie mam środków do życia ani możliwości powrotu do Polski. Wyjazd artystki do Ameryki, do Nowego Jorku, nie był więc podyktowany chęcią znalezienia się w artystycznym centrum, lecz koniecznością ucieczki, ratowania życia człowieka, Żydówki z ogarniętej nazizmem Europy. Prawdopodobnie też w Lizbonie poznała Halinę Korsak i jej męża Władysława, który był przed wojną drugim wiceministrem spraw wewnętrznych w rządzie RP,
W Portugalii Korsak pracował w Komitecie Pomocy Uchodźcom Polskim, a jego żona, prawniczka i socjolożka, która pracowała między innymi w American Christian Committee for Refugees, pomagała Teresie w Żarnower w jej staraniach o wizę amerykańską, odwiedziła ją w Kanadzie i przez cały czas nowojorskiego życia wspierała artystkę również finansowo. Pierwszy nowojorski adres, który podała Teresa Żarnower, to adres mieszkania Korsaków. Od początku 1941 roku Teresa zintensyfikowała starania o przyznanie wizy amerykańskiej, korespondując z Emergency Rescue Committee i poleconymi osobami. Największą trudność stanowiło jednak zdobycie tak zwanego affidavitu, czyli poręczenia, podstawowego dokumentu przy staraniach o wizę. Zaświadczenie takie mogło być wystawiane jedynie przez obywatela Stanów Zjednoczonych, mogącego wykazać się stałym zatrudnieniem, dochodem i najlepiej również oszczędnościami w banku. Powinien on był zaświadczyć, że osoba przybywająca do Ameryki jest nieposzlakowana moralnie i że nie będzie stanowiła obciążenia dla kraju, ani nie będzie korzystała z opieki społecznej. Początkowo wystarczał jeden affidavit. Szybko jednak władze wprowadziły konieczność przedstawienia dwóch takich poręczeń. Lotta Leib, pracownica Emergency Rescue Committee, która zajmowała się sprawą Teresy Żarnower, starała się uzyskać w Ameryce potwierdzenie, że Teresa jest artystką o cenionym dorobku. Zwróciła się z pytaniem na jej temat do dyrektora MoMA, Alfreda Barra, następnie do jego żony, Margaret Barr, i do trzech nowojorskich galerzystów zasugerowanych przez Alfredową Barr. Co zabawne, Alfredowa Barr odpowiada na papierze firmowym MoMA. Nigdy nie pracowała w MoMA. W każdym razie trzej galerzyści zasugerowani przez Alfredową Barr to Klaus Perls, Karl Nierendorf i Kurt Valentino. W każdym razie bezskutecznie. Nikt z nich nigdy o Żarnower nie słyszał. Teresa Żarnower napisała w styczniu 1941 roku pierwszy list do Józefa Witlina, mieszkającego już wówczas w Nowym Jorku, z prośbą o pomoc w sprawie uzyskania wizy do Ameryki. Wielce szanowny panie, proszę mi wybaczyć, że tak śmiało zwracam się do niego w osobistej sprawie i gorąco proszę o współdziałanie, o ile to jest możliwe, ale tyle miłego słyszałam o panu od Halszki Korsak, że piszę do pana z całym zaufaniem. W kolejnym liście z marca 1941 roku Teresa pisze: Drodzy Państwo Witlinowie, przypuszczam, że list przesłany w ubiegłym tygodniu już otrzymaliście. Nic więcej nie mogę dorzucić, plus SOS, SOS, SOS. Rozumiecie, już nie mam sił. Od Waszego wyjazdu nic się nie zmieniło, za wyjątkiem dość częstych aresztowań ludzi i zmuszania do opuszczania Portugalii. Zachowuję zimną krew, tym niemniej nerwy od czasu do czasu biorą górę. Dziś złożyłam w konsulacie amerykańskim list ministra Dubicza z poselstwa polskiego w Lizbonie, potwierdzający moją działalność artystyczną. Odpowiedziano mi jednak, że do lipca wykluczone jest załatwienie mojej sprawy. Oni tutaj telegraficznie mogą zapytać. W kolejnym liście z kwietnia pisze: zdania dotyczące mojej osoby, wtrącane do listu wspólnych znajomych, co prawda, dodają otuchy, ale czas potworny, czas wyczerpuje cierpliwość. Nowe, ostatnie rozporządzenie policji. W ciągu 30 dni Polacy muszą opuścić Portugalię. Dostałam depeszę od Złotowskiej, że affidavit wysłany, a wiza następnie. Czy to jest wasze dzieło? Nie wiem. Czy jest to realne? Nie wiem. Czy bilet będzie opłacony? Nie wiem. Wiem, że jeżeli przybędzie wiza, będzie nowe zmartwienie, gdyż zasiłek na podróż komitet cofnął. Nieczytelne opłaca 1/4 podróży. Ale kiedy ta wiza przybędzie? Błagam po raz setny, przyspieszcie, drodzy i kochani.
Poszukiwania osób, które mogły wystawić afidawit dla Teresy Żarnower, zostały w końcu uwieńczone sukcesem. Dokumenty wystawili Bensil Hoffman, dziennikarz z Jewish Daily Forward, i Florence Glasberg, właścicielka Glasberg Blouse Manufacture, oboje z Nowego Jorku. Bensil Hoffman, ja może nie będę czytała, jakie są te, chociaż może przeczytam, co musieli poświadczyć ci wystawiający dokument. Bensil Hoffman, będąc należycie zaprzysiężony, zeznaje, co następuje, że niepokoję się o sytuację mojej znajomej Teresy Żarnower, urodzonej w Warszawie dnia 16 grudnia 1907 roku, a obecnie zamieszkałej adres w Lizbonie, która pragnie imigrować do Stanów Zjednoczonych i do mnie dołączyć. Choć nie jestem spokrewniony z Teresą Żarnower, bardzo mi zależy na jej dobrobycie i mam silne poczucie odpowiedzialności moralnej za jej los. W nawiasie, wyjaśnić to zainteresowanie i komentarz przyjaźni. Że niniejszym zapewniam szanownego konsula amerykańskiego, że odpowiednio przyjmę i zaopiekuję się wyżej wymienioną Teresą Żarnower. Że mam dochód roczny w wysokości $6,600 i oszczędności w banku 2,000. Że mam na utrzymaniu jedną osobę, że składam tę petycję, aby szanowny konsul amerykański zawizował paszport mojej znajomej Teresy Żarnower. Florence Glasberg pisze, jestem znajomą Teresy Żarnower, oczywiście nigdy nie była znajomą, która chce przyjechać do Stanów Zjednoczonych, do mnie i innych członków rodziny, a którą ja pragnę tu sprowadzić. Niniejszym obiecuję i gwarantuję, że przyjmę i otoczę opieką moją znajomą, która stara się o wizę imigrancką i nie dopuszczę, aby kiedykolwiek zależała od utrzymania ze środków publicznych. Mój roczny dochód wynosi $9,000. Załączam oświadczenie od dyplomowanego księgowego o kapitale łącznym $12,242. Dokumenty wizowe zostały złożone w Departamencie Stanu w Waszyngtonie, co dawało nadzieję, że starania wkrótce zostaną uwieńczone powodzeniem. Niestety w czerwcu przyszła wiadomość o odmowie przyznania wizy. Jako powód podano informację, że jej dwie siostry są Niemkami, ponieważ jest nowy przepis, według którego nie można dać wizy nikomu, kto posiada bliskich krewnych na terenach okupowanych czy Wielkich Niemiec. Jeśli Teresa Żarnower może udowodnić, że nie ma kontaktu z siostrami, może istnieć możliwość załatwienia dla niej wizy. W tym czasie najbliższa rodzina Teresy, matka Ludwika, siostra Helena i trzej bracia, Benedykt, Dawid i Michał, którzy na początku wojny uciekli z Warszawy do Białegostoku, są już wywiezieni przez Rosjan w głąb Związku Radzieckiego. Teresa nie ma z nimi kontaktu od wielu miesięcy. A tak zwana siostra Niemka, mieszkająca w Warszawie, Maria, zamknięta jest za murem getta. Nie przeżyła. Przez kolejne miesiące wiele osób włączy się w pomoc przy uzyskaniu amerykańskiej wizy i ostatecznie 16 grudnia Teresa Żarnower dociera do Ameryki na pokładzie Excalibura, słynnego statku handlowego, który w latach 1940-1941 pływał pomiędzy Portugalią a Stanami Zjednoczonymi, transportując setki uciekinierów z ogarniętej wojną Europy do Ameryki, przyczyniając się znacznie do sukcesu działalności Emergency Rescue Committee. Jednak po 5 dniach przesłuchań Teresa Żarnower nie została wpuszczona do USA. Udała się do Kanady, do Montrealu. Ameryka od 8 grudnia 1941 roku po zbombardowaniu Pearl Harbor przez Japończyków była już w stanie wojny.
ponieważ z tekstu wstępnego konferencji wynika, że duża jej część będzie poświęcona zjawisku przemieszczania się twórców z peryferii do centrów życia artystycznego, pozwoliłam sobie zająć dużo czasu i wykorzystać dokumenty, z których jasno wynika, że w przypadku Teresy Żarnower, jej emigracji, a właściwie tułaczki, nie można mówić o przemieszczaniu poza kontekstem wpisanym w historię. W lutym 1942 roku w liście do Witlinów Żarnower pisała: przypuszczałam, że tylko 2-3 tygodnie posiedzę w mroźnej Kanadzie. Tymczasem zanosi się jeszcze na długie tygodnie i kto wie, może miesiące. U mnie nic nowego, pracuję dość dużo w nadziei, że to co zrobię sprzedam, a mam pewne widoki. Miasto nie jest specjalnie ciekawe. Są piękne okolice, ale mróz dokuczliwy i nadto cisza śnieżna i biała. W Montrealu spędziła Teresa Żarnower 17 miesięcy. Pracowała na rzecz polskiej społeczności, polskich sił zbrojnych. Współpracowała z Czerwonym Krzyżem, zrobiła fotomontaż dla wojsk kanadyjskich i ten fotomontaż dla Wojska Polskiego. Miała nawet wystawę w Montreal Art Gallery, o której niestety nic bliższego nie wiadomo. Tymczasem w Nowym Jorku ukazują się nakładem Polish Labor Group dwa wydania książki Obrona Warszawy, Lud Polski w obronie stolicy, wrzesień 1939 roku, różnią się jednym fotomontażem. Prace nad fotomontażami, jak wynika z cytowanych wcześniej fragmentów życiorysów, Żarnower podjęła jeszcze w Paryżu. Najpewniej dokończyła ją w trakcie pobytu w Kanadzie, skąd przesłała fotomontaże wydawcy w Nowym Jorku. W Montrealu Teresa ma znowu pracownię. O wizycie w tej pracowni Halina Korsak napisała w dużym artykule opublikowanym w nowojorskim dzienniku Nowy Świat. Pani Teresa Żarnower pracuje właśnie nad wykończeniem płaskorzeźby interesującej głowy kobiecej. Na chwilę odrywa się od pracy i pokazuje mi szkicownik swoich rysunków. Zgroza ściska mi gardło. W mocnym skrócie oddane są okropności nazistowskich rządów w Polsce. Ja mam tylko kilka, bardzo niewiele prac z tego okresu kanadyjskiego i amerykańskiego, które mogę Państwu pokazać. 8 chyba, Pani Soniu, myśmy dostali zgodę od Abramowiczów na pokazanie 8 prac. Także z rysunków mam tylko ten. Zgroza ściska mi gardło. W mocnym skrócie oddane są okropności nazistowskich rządów w Polsce. Artyści nie lubią porównań. Nie mogę się jednak ustrzec od nasuwającej się uwagi. Uwspółczesniony Goya. Oglądam rysunki na ścianach, lecz oczu nie mogę oderwać od postaci Kopernika. Pięknej białej rzeźby. Jest to wspaniały projekt pomnika, który powinien stanąć na ziemi amerykańskiej dla uwieńczenia genialnego Polaka, który poruszył z posad ziemię, tchnął w nią dynamikę wiecznego ruchu i zrewolucjonizował świat i nowe dał mu oblicze. Pomnik składał się, jak Państwo widzicie, z dwóch integralnie związanych części. Masywna dolna część to architektoniczna spirala, na której umieszczona jest niewielka figura astronoma. W projekcie tym można doszukać się dalekiego echa pomnika III Międzynarodówki Tatlina. W środowiskach polskich w Ameryce celebrowano 400-lecie urodzin Kopernika i dramatycznie komentowano zmianę tablicy z pomnika na krakowskim przedmieściu z historycznej Mikołajowi Kopernikowi wdzięczni rodacy na nową z napisem Naród niemiecki Mikołajowi Kopernikowi. Projekt pomnika autorstwa Teresy Żarnower ma charakter narodowej deklaracji podkreślania związku artystki z Polską. 11 czerwca 1943 roku Teresa Żarnower przyjeżdża wreszcie do Nowego Jorku na podstawie stałej wizy przy wsparciu finansowym Jewish Labor Committee. Barnett Newman skomentował to następująco. To być może ostatnia ważna europejska artystka, która przyjechała tu w czasie wojny.
I Ameryka może być dumna, że skorzystawszy z jej gościnności, dołączyła ona do niewielkiej, ale wybitnej grupy europejskich artystów, którzy wybrali Amerykę na swój dom. O jej pobycie w Nowym Jorku i pracach, które tam powstały, wiemy nieco więcej. Wiemy, że we wrześniu zgłosiła się do biura, zwróciła się do biura Hayasu, wyjaśniając, że jest rzeźbiarką i potrzebuje pomocy w zorganizowaniu, zorganizowaniu studia i narzędzi, tak aby mogła pracować. Potrzebowała pożyczki na około 6 miesięcy, po upływie którego to okresu miała pewność, że będzie się mogła sama utrzymać. Wspominała o niewielkim zleceniu na pracę w tym tygodniu i większym, którego oczekiwała w nadchodzącym tygodniu. Nie posiadała jednak miejsca, gdzie mogłaby je zrealizować. Wspomniała, że oprócz rzeźby robi montaże fotograficzne i pokazała maleńki wycinek z gazety z Montrealu, donoszący o wystawie, którą tam miała. Powiedziała też, że posiada wiele rysunków, na których przedstawia prześladowania w Polsce i ponieważ jest zdeterminowana, aby do końca walczyć z nazistami, czuje, że mogą one być narzędziem walki i że musi dokończyć swoją pracę. Powiedziała to z wielką mocą i żarem. Urzędnik, który napisał notatkę ze spotkania, scharakteryzował Żarnower jako atrakcyjną, dość młodo wyglądającą kobietę, dynamiczną. Chwilami wydawała się sfrustrowana swoją znajomością angielskiego, ale upierała się mówić w tym języku. To jest 1944 rok, ale jak Państwo widzicie, podpisana jest Tere. I ta kartka jest skierowana do Artka, czyli syna jej siostry Heleny, który mieszkał w tym czasie w Bolonii. W trakcie spotkania z pracownikiem Hayasu dowiedziała się, że aby rozpatrzyć jej sprawę o otrzymanie zapomogi, będzie potrzebna ocena jej talentu i możliwości oraz wycinki prasowe. W związku z tym szybko zrezygnowała z ich pomocy. Kontakt z braćmi i bratową nawiązała jeszcze parę miesięcy przed wyjazdem z Kanady, o czym poinformowała Franciszkę Temerson w liście z września 1944 roku. Już w Nowym Jorku dowiedziała się od nich, że jej matka i siostra zmarły w wyniku trudów związanych z ucieczką z okupowanej Europy, to jest cytat, zanim dotarły do Teheranu. Jest zdruzgotana tą wiadomością. W listopadzie wynajęła mieszkanie pracownie przy West 67, przy 15 West 67. Apartament numer 5 w prestiżowym budynku mieszczącym studia artystów. Czynsz za pracownię wynosił 81,5 dolara miesięcznie. W liście do Franciszki Temerson pisała: mam dużą pracownię i pokój niewielki do spraw prywatnych, to znaczy spanie i jedzenie, piękną łazienkę i kilkucalową kuchenkę, ale cztery paleniska, no i fryżyder. W tym samym liście pisała również: z montażami na razie zerwałam, nie idą. A propos życie artystyczne, tak zwane artystyczne, tętni tutaj. Pracują tak zwani artyści w pocie czoła na kawałek chleba albo dla sławy i przyszłych pokoleń. Albo fortuny, albo dla zapchania czasu. Siebie zaliczam do pierwszych i ostatnich. Czas zapycham dosłownie szaloną ilością rysunków, bardzo dalekich od abstrakcji, i gliną. Jeszcze pokażę drugie zdjęcie z tego studia. O tym kraju, co ludzie myślą i gadają, wiem. Bufonada i europejskie zarozumialstwo, bo wszyscy Amerykanie mają łazienki i fryżydery, śmiejesz się,
Jest to ważny czynnik, bo są grzeczni i taktowni, bo są młodzi i niezepsuci, bo czuję się w środowisku amerykańskim dobrze i swobodnie, bo polubiłam Amerykę i kolor nieba, bo Ameryka nasuwa dużo nowych myśli i dużo jest galerii i wystaw. W tym samym liście pierwszy raz wspomina o pracy nad płaskorzeźbą powstanie w getto warszawskim. Nazwa pracy właśnie z tą końcówką warszawskim jest podana w liście do Franciszki Temerson z 1947 roku. Czas zapycham dosłownie szaloną ilością rysunków, dalekich od abstrakcji, oraz gliną. Właśnie robię dużą płaskorzeźbę na złość abstrakcjonistce, bo są postacie ludzkie, mają oczy i ręce, ręce, żeby walić, oczy, żeby zamykać. O tej pracy wspomina również Ignacy Złotowski w liście do Andrzeja Turowskiego. W Nowym Jorku było, zdaje się, i nieco lepiej. Miała skromne studio. No moim zdaniem to nie jest skromne, to jest całkiem niezłe studio, gdzie mogła wrócić do rzeźby. Byłem w tym studio kilka razy i zawsze zastawałem tę rzecz przy wykańczaniu płaskorzeźby. Na temat prześladowania Żydów przez hitlerowców. Zdaje się, gdzieś kiedyś tę pracę wystawiła w Nowym Jorku. Duży figuratywny relief opowiada historię z bardzo nieodległej, przerażającej przeszłości. Widzimy kłębowisko postaci ludzkich z dłońmi zaciśniętymi na broni. Dynamiczne przedstawienie uległo dekonstrukcji. Osobne wielkie głowy, nogi, ręce oraz zaciśniętych pięściach i rozcapiżonych palcach. Nad którym pracowała w latach 1944-1946, zdecydowała się pokazać na przygotowanej przez Stefana Kaisera inauguracyjnej wystawie The Giving of the Law and Ten Commandments w Jewish Museum w sekcji sztuki współczesnej. W sprawozdaniu Hayasu czytamy, że wystawa była bardzo popularna, zwiedziła ją rekordowa liczba widzów, a praca Żarnower zyskała szeroki rozgłos zarówno w Europie, jak w Ameryce. W 1946 Peggy Guggenheim, która znała Teresę Żarnower jeszcze z Paryża, proponuje jej wystawę w swojej galerii Art of the Century w Nowym Jorku. W książce Out of the Century Margarete Guggenheim napisała, że Teresa Żarnower była konstruktywistyczną rzeźbiarką, która zwróciła się do malarstwa ze względów ekonomicznych po ucieczce z okupowanego Paryża do Stanów Zjednoczonych. Pisze również, że kiedy zaoferowała jej wystawę, Teresa Żarnower poprosiła Barneta Newmana, którego znała już co najmniej od 1945 roku, o napisanie wstępu do katalogu. Wystawa zatytułowana Sixteen Gouaches prezentowana była od 23 kwietnia do 11 maja 1946 roku. Miała miejsce w tak zwanej Daylight Gallery, czyli sali z oknami z naturalnym światłem. Teresa Żarnower pokazała następujące prace. The Serpent, wąż, kataklizm, przenikanie form, Dzień Weselny, Katakumby Smutku, Pallas Atene, Ściany Mocy, Wir, Złożenie do Grobu, Przenikanie, Oko Opatrzności, Wygnanie, Most, Szok i Prorok. Wystawie towarzyszyła niewielka publikacja z tekstem krytycznym Barneta Newmana i spisem 16 wystawionych prac. W tekście do katalogu Barnett Newman napisał: Teresa Żarnower, dobrze znana w stolicach Europy, jest w naszym kraju dopiero od 2,5 roku. Dziś pierwsza wystawa jej prac powstałych w naszym kraju daje wyraz odczuciu artystki, że w świecie, który rozpadł się na jej oczach w gruzy, purystyczna konstrukcja i prywatna tragedia już nie wystarczają, że upieranie się przy absolutnej czystości może być iluzją. Sztuka musi coś mówić, w tym nie różni się od wielu amerykańskich malarzy, którzy okazali się nie mniej wrażliwi na tragedię naszych czasów.
to właśnie przejście od abstrakcyjnego języka do abstrakcyjnej myśli, zainteresowanie abstrakcyjną tematyką bardziej niż abstrakcyjnymi dyscyplinami nadaje jej sztuce siłę i godność. Nie ma w tym wewnętrznego zaprzeczenia, gdyż obrona ludzkiej godności jest ostatecznym tematem sztuki. Tekst do katalogu komentował w liście z 16 maja 1946 roku do Barnetta Newmana Clifford Steele. Wielkie dzięki za twoje uwagi. Muszę dodać, że przedmowa jest naprawdę doskonała. Być może nie jestem bezstronny, ale dotykasz w niej precyzyjnie i z właściwą wrażliwością dokładnie tych elementów, które niektórzy z nas uważają za fundamentalne dla nowej pracy. Ostatni akapit to szczególnie głębokie podsumowanie. Ceny gwaszy Żarnower wahały się od 30 do 200 dolarów. Ani Żarnower, ani młody malarz Robert De Niro, który miał w tym samym czasie wystawę malarstwa, to jest list Clifforda Steele'a, a to są zdjęcia z wystawy, który miał w tym samym czasie wystawę malarstwa w drugiej sali galerii Art of the Century, nie sprzedali żadnej pracy. Wiemy, że ze swojej wystawy Żarnower podarowała 3 gwasze. Z tej wystawy znane są 3 fotografie i w związku z tym można próbować odnaleźć prace, które były pokazywane na tej wystawie. I tu Państwu pokażę, to jest ta praca. Wśród prac, które są w tej chwili u Janet Abramowicz, jest jeszcze praca Bridge, która też jest wymieniona w katalogu. I podarowała 3 gwasze, Peggy Guggenheim Europę, i to jest prawdopodobnie ta Europa, Catacombs of Sorrow Barnettowi Newmanowi, nie udało mi się tego odnaleźć, i Interpenetration of Forms panu Appletonowi. Krótkie wzmianki o wystawie ukazały się w New York Times i w Art News. Na początku 1947 roku Peggy Guggenheim skontaktowała, jeszcze pokażę kilka prac, które dostaliśmy do pokazania Państwu. Na początku 1947 roku Peggy Guggenheim skontaktowała Teresę Żarnower z Grace McCann Morley, dyrektorką San Francisco Museum of Art, która następnie zorganizowała jej wystawę w swoim muzeum. Indywidualna wystawa Paintings by Teresa Żarnower 8 lipca, 3 sierpnia 1947 roku składała się z 14 z 16 gwaszy pokazywanych wcześniej w galerii Art of the Century i 6 nowych obrazów olejnych. W muzeum zostały pokazane, ja tylko może wymienię obrazy olejne, Nostalgic Memory, Letet, Cloud, Yellow Light i Prayer i Partitions. Znamy również wycenę prac. Ceny gwaszy wahają się od 100 do 150 dolarów, a obrazów olejnych od 225 do 500 dolarów. Tę samą wystawę we wrześniu 1947 roku pokazał Mumford Dunn w St. Paul Gallery and School of Art w St. Paul, Minnesota, obecnie Minnesota Museum of American Art. Propozycja wystawy wyszła od Mumforda Dunna. Muzeum i galerie podzieliły się kosztami transportu i ubezpieczenia pracy. W archiwum The Barnett Newman Foundation znalazłam kopię z maszyny do pisania listu Teresy Żarnower do Grace McCann Morley z 13 maja 1947 roku. Może to świadczyć o tym, że całą jej korespondencję w sprawie wystaw San Francisco i St. Paul pisana była profesjonalnie i w dobrym angielskim, bo to jest ten sam list z Muzeum w San Francisco. Napisała dla niej zaprzyjaźniona z nią Annalee Newman, żona Barnetta Newmana, zawodowa maszynistka. W liście do Franciszki Temerson z 26 września 1947 roku Teresa znowu opowiada o sobie. W zeszłym roku miałam wystawę gwaszy u Peggy Guggenheim. Byłam zaproszona, w nawiasie nie ja niestety, do Muzeum w San Francisco z wystawą własną. Teraz ta sama wystawa powędrowała do Minnesoty.
Płaskorzeźbę Powstanie w getto warszawskim wystawiłam w Muzeum Żydowskim ubiegłej wiosny, ostatnio ufundowanym przez Warburgów. Latem zrobiłam portret w rzeźbie księcia egipskiego. Rzeźba pojechała na dwór królewski. Ale w liście tym nie ma już optymizmu poprzedniej korespondencji. Teresa pisze: tak, bardzo bym chciała was zobaczyć i pogadać, pośmiać się. Tutaj się nie śmieją. Nie widzę wcale śmieszności tej całej nieczytelnej komedii, której tytułem jest Życie albo Człowiek. Słyszałam, że byliście w Paryżu. Czy bardzo zmieniony? Tak tęskno za bulwarami, kawiarniami, za Luksemburgiem i mostami nad Sekwaną, za szczerą, prawdziwą rozmowę. Czy rozumiecie, co to jest pustynia zaludniona milionami? Piszę dalej. Chciałabym wystawić w Londynie, ale pojęcia nie mam o galeriach londyńskich. Piszę również, że docierają do niej tragiczne wiadomości. W swoim czasie napisałam duży list do ciebie, a sama jednocześnie otrzymałam nieczytelne, tragiczne wiadomości i wszystkie słowa, które wykrztusiłam ze siebie, wydały mi się tak błahe i nikłe, że list uważałam za stosowne raczej zniszczyć. Czuję, że i my wkrótce zmienimy się w proszek, ale wolę o tym nie myśleć. W kwietniu 1948 roku trudności finansowe skłoniły Teresę Żarnower do ponownego ubiegania się o pomoc w Hajasie. W rozmowie z pracownikiem agencji wyjaśniła, że w ostatnim czasie była zmuszana do pożyczania pieniędzy od znajomych i sąsiadów. Brakuje jej na czynsz, ale utrzymanie studia jest dla niej sprawą priorytetową ze względów zawodowych. Powiedziała, że myślała o wynajęciu na jakiś czas sypialni, ale to oznaczałoby spanie w pracowni, na co nie umiała się jak dotąd zdecydować. Wymieniła swoje ostatnie zlecenia z grudnia ubiegłego roku. Portret za $150 i rysunek za 100, to chyba jeszcze mamy jedną pracę z 1948 roku. Uzyskane pieniądze starczyły jej na utrzymanie do stycznia. W sprawozdaniach z kolejnych wizyt czytamy: panna Żarnower przyszła do agencji w momencie kryzysu, kiedy mimo zawodowego uznania poważnie ucierpiała z powodu dramatycznie kurczącego się rynku na dzieła sztuki. Jej długi prywatne wynosiły około $450, około $200 u pani Diner, mniej więcej tyle samo u pani Korsak oraz niewielkie sumy pieniędzy od innych. Była w głębokiej depresji. Brzmiała tak, jakby nawet ciężko było jej rozmawiać. Finansowo zawsze dawała sobie radę dość skromnie. Żyła z dochodów w wysokości mniej więcej $250 miesięcznie, pochodzących z zamówień, które napływały dość regularnie. Zazwyczaj wydawała te dochody, gdyż czynsz na jej pracownię był wysoki, a materiały kosztowne. Relacjonuje swoją sytuację, ma problemy z korzystaniem z usług dealerów sztuki i nawiązywaniem właściwych kontaktów, które byłyby dla niej finansowo przydatne. Jest w depresji, czuła się bardzo zagrożona faktem swojego wieku i postawiła zasadnicze pytanie. Jeśli dotychczas nie odniosła sukcesu, to kiedy? Wyraziła pewną pogardę dla pieniędzy i mówiła, że czuje się całkowicie artystką. Teresa Żarnower umarła w sobotę 30 kwietnia 1949 roku w swoim mieszkaniu w niewyjaśnionych okolicznościach. Mówię mieszkaniu, to znaczy mieszkaniu i pracowni. Po śmierci artystki Czesław Miłosz, z którym znała się od 1945 roku, napisał wiersz Pamięci Teresy Żarnower, w którym pisze: bez przyjaciół ni krewnych, w wielkim, wielkim mieście, które jest cmentarzyskiem szalonych okrętów, umierała Teresa i nie miała siły, żeby przeszłość pokonać stygnącą już ręką. A wieść każda, co do niej przez ocean biegła, o wygnanych, otrutych, za życia spalonych, była jak znak ostatni. Dziękuję. Myślę, że to było bardzo ważne wystąpienie, w sensie, że dało nam całe naświetlenie tego, co się działo z twórczością i z samą artystką w momencie, kiedy wyjechała z Polski i może te wszystkie... Może ono było przydługie, ale ja pomyślałam, że ono jest przydatne. Ja myślę, że to jest więcej niż przydatne, że to jest podstawowe w sensie tym, że
nie możemy zapominać, rozszerzając naszą debatę, jak gdyby elastyczną ją robiąc, nie możemy zapominać o centralnym jak gdyby artyście tej debaty, którą jest jednak Teresa Żarnower. I myślę, że ona jest tak w pewnym sensie emblematyczna, a jednocześnie swoista w sensie tego, co się działo z jej twórczością, że dotyka bardzo wielu momentów w działalności awangardy lat 30., 40. I do tego kresu, do którego będziemy potem zachodzili, to znaczy powojennego, sztuki amerykańskiej i wszystkich przełomów, które następowały w latach 40. Ja myślę, że jutro jeszcze i dzisiaj po południu usłyszymy dużo na ten temat, więc ta dyskusja, bardzo dobrze, że ona jak gdyby odchodzi i wraca do Żarnower i że jest to w pewnym sensie no, centralne w tej całej konferencji. Ponieważ chyba jesteśmy trochę już w czasie posunięci, więc ja nie będę zadać pytań. Może jedną rzecz, którą tylko chciałem powiedzieć, że to, co Tom powiedział i co jest bardzo interesujące, mianowicie, że mamy dyskurs modernistyczny, który opiera się na kryteriach stylistyki, czy biografii, czy zeitgeistu, jakby to, na to nie patrzeć. Natomiast tutaj została zaproponowana inna konwencja, która jest bardzo ciekawa, mianowicie to, do czego profesor Sankwis nawiązuje jako wizja talmudyczna, czyli taka, która w zasadzie nie dąży do konkluzji, bo tej konkluzji nie trzeba szukać, tylko jak gdyby porusza się w obszarze znaków zapytania i nierozwiązanych jak gdyby tematów. I myślę, że to w pewnym sensie oddaje też cały charakter tej naszej rozmowy, że ona też nie będzie dążyła do konkluzji, tylko właśnie poruszała się w tym rejonie, który w sam sobie jest jak gdyby terytorium, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o profesora Szczerskiego wystąpienie, myślę, że to jest też ciekawe popatrzenie na to, że niekoniecznie awangarda i artyści modernistyczni z tego głównego nurtu muszą być widzeni w jakimś konflikcie, że ten konflikt jest w pewnym sensie zbudowany też na pozycjach takich arbitralnych, które w pewnym sensie właśnie wyrzucają artystów, to o czym ja mówiłem wcześniej, jak Żarnower, poza rejony tej dyskusji, że ta dyskusja właśnie jest spolaryzowana pomiędzy tym mainstream, tym głównym nurtem i tą awangardą, która jest jak gdyby przeciwnikiem. Natomiast wszystko, co się dzieje pomiędzy i co jest w zasadzie bardzo ciekawe, w pewnym sensie zostaje wyrzucone. To tak jak mamy w polityce, prawda, dwie partie, nie, demokratów i republikanów, którzy się kłócą ze sobą, ale przez to, że się kłócą, oni jak gdyby wyrzucają wszystkie inne partie na zewnątrz. Nie ma ich w ogóle, nie istnieją, podczas gdy te inne partie tak naprawdę, wydaje mi się, wnoszą dużo więcej krytyczności i oryginalności do tej rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi o samą drogę tego przemieszczania się Teresy Żarnowej, która jest niezwykła przez to, że tam jest tyle etapów, prawda, że ona robi jak gdyby takie drobne kroki, które nie wynikają też z tego, że ona te kroki chciała tak robić, ale jak gdyby rzeczywistość polityczna, rzeczywistość tamtego okresu zmusza ją. Myślę, że to jest na przykład ciekawe popatrzenie na jej przemieszczanie, o tym, o czym pani Ślezińska mówi, na przykład w konwencji tego, co się działo z Walterem Benjaminem, który też ucieka z Europy, prawda, i gdzieś zostaje zatrzymany w pewnym momencie, ginie, czy z całym tym eksodusem, tym słynnego tego statku Mauretania, który był równie sponsorowany przez tą samą organizację, gdzie wyjeżdżają André Breton, Wilfredo Lam, Anna Seckers, Hannah Arendt, o której pani wspominała, czyli jak gdyby te ucieczki, czy jakby je nazwać, one są bardzo interesujące. Interesujące w sensie tym, że każda z nich jak gdyby prowadzi inną ścieżką, a jednocześnie gdzieś one potem wszystkie, nie wszystkie, ale większość z nich zachodzi o Nowy Jork i to, co się dzieje w Nowym Jorku właśnie z tym całym eksodusem intelektualistów europejskich, do którego Żarnower należy, jest bardzo interesująca. Także
Ja proszę może o komentarze Państwa między sobą, jeżeli Państwo mają komentarze na temat innych wystąpień, znaczy nie swojego, tylko wystąpień, które były tego. To może nie będzie pytanie, ale poczułem się troszeczkę wywołany do odpowiedzi przez profesora Sandquista jako osoba odpowiedzialna za wystawę Polak, Żyd, Artysta. Trochę byłem zaskoczony tym, że ta perspektywa, z której ta wystawa była zrobiona, została odczytana jako etnocentryczna, ponieważ tak naprawdę cały koncept tej wystawy opierał się na tym, żeby pokazać napięcia między tym, co uniwersalne i tym, co partykularne, czyli też etniczne, ale bez rozstrzygania. Natomiast te cytaty, które profesor był łaskaw wymienić, wspomnieć, to były generalnie cytaty z wypowiedzi samych artystów. To jest tak, że jeżeli chodzi o stosunek na przykład jongidisz do kultury żydowskiej i ich przekonanie, że ta kultura, taka dominująca kultura żydowska, że jej formy się wyczerpały, to można znaleźć w wypowiedziach bardzo wielu artystów jongidisz. Oni sami byli przekonani, że ta oficjalna kultura żydowska, kultura synagogalna, formy jej wyczerpane zostały. Głęboko wierzyli w to, że istnieje duch żydowski, który jest wciąż żywy, natomiast należy mu nadać nowe formy. I w tym celu sięgnęli po sztukę, która dla nich była uniwersalna. Tak ją postrzegali wówczas, prawda? Czyli po formy ekspresjonizmu, po formy kubizmu czy futuryzmu. To jest zresztą bardzo ciekawy taki moment. On zresztą nie dotyczy tylko kultury żydowskiej, bo to samo wcześniej zdarzyło się w kulturze rosyjskiej, a równolegle zdarzało się w kulturze polskiej. To był taki moment, kiedy jeszcze istniało przekonanie, że można tę perspektywę partykularną i uniwersalną jakoś uzgodnić w języku modernizmu. Można powiedzieć, że ta sama idea stała za sztuką polskich formistów, a mniej więcej 5 lat wcześniej tego samego rodzaju eksperymenty były w Rosji, prawda, gdzie z kolei próbowano łączyć to, co dla nich było wyrazem prawdziwej lokalnej kultury, czyli ludową kulturę rosyjską, z językiem modernizmu. Jeżeli chodzi o kwestię uniwersalizmu, o kwestię abstrakcji rozumianej jako wyraz uniwersalizmu, to jest też cytat z Henryka Berlewiego. To on sam stwierdził w wywiadzie przeprowadzonym przez Izaaka Baszewica Singera, że przestają go interesować sprawy żydowskie, że w tym momencie jest bardziej zainteresowany, dosłownie powiedział, czymś bardziej europejskim, czymś bardziej uniwersalnym. Więc to nie jest perspektywa narratora, te słowa, to jest próba rozpoznania, jak te relacje między tym, co uniwersalne, a tym, co partykularne, były postrzegane przez samych artystów. In fact, I have published a book. In fact, I have published a book called Ahasuerus at the Easel, which was published 2-3 weeks ago. I don't have it here because I haven't received it yet. And there I have another perspective on the whole issue of the relationship between the particular and the universal. And as I said in my talk, I think we need to shift perspectives, and the relation between the particular and the general is a very interesting one, looked from the point of view of rabbinic thought, which I tried to point at, and then.
A short comment on, with all respect, there must have been the English translation of the text in the catalog of that exhibition. You have to, I don't know, because I don't read Polish. I have to rely on the translation. Ja myślę, że to jest w ogóle ciekawy temat, miejsce błędu w interpretacji, prawda? I on dotyczy nawet tego, o czym ostatnia prezentacja była, zaczęła się od tego, że nie możemy ustalić, czy te daty urodzenia Żarnower, czy nawet w sposób, jaki piszemy jej nazwisko, czy imię ulegają ciągłej zmianie, czyli kwestia błędu w interpretacji, czy błędu w ogóle historycznego jest ciekawa jako temat sam sobie, na ile ten błąd wypacza, a na ile w pewnym sensie on właśnie likwiduje ten dualizm, tą dychotomię tego prawdy i nieprawdy, prawda? Bo w pewnym sensie błąd, on w pewnym sensie przesuwa zainteresowanie nie w kierunku tego, co jest prawdą, co jest nieprawdą, tylko w kierunku tego, co jest interpretacją, prawda? I to się pojawia chyba we wszystkich w tych prezentacjach dzisiaj, że ta kwestia interpretacji jest równie ważna jak kwestia prawdy historycznej, bo prawda historyczna też nie jest, ona ulega też zmianie, prawda? Ona nie jest tą taką prawdą absolutną, która już nigdy nie zostanie zakwestionowana. Co mnie zainteresowało w moim wystąpieniu, to było to miejsce Gdyni jako tego miejsca takiego wyjścia na świat, bo mi się skojarzyło, ponieważ będziemy w pewnym sensie mówić o troszeczkę o sztuce brazylijskiej, że to dokładnie odwrotnie to, co Brazylijczycy zrobili ze swoją stolicą, mianowicie oni ją przenieśli od morza do środka kraju, czyli zrobiąc zabieg zupełnie odwrotny, to znaczy, żeby umieścić stolicę daleko od morza, natomiast w Polsce tą stolicę taką, no nie okno na świat jest oknem przez morze, co też w pewnym sensie symbolicznie jest ciekawym gestem. Ty mówisz, że to jest trochę też nawiązanie do wyjścia do kolonii, potencjalnych kolonii, czyli ten taki dyskurs kolonialny też jest bardzo ciekawy w kontekście polskim, wydaje mi się. Jeśli mógłbym to tylko skomentować, to to też świetnie pokazuje, że ten poszukiwanie uniwersalizmu właśnie, czyli czegoś, co pozwala nam nie zamykać się w swoich granicach, można bardzo różnie odczytywać, że to jest z jednej strony hasło, którym my się posługujemy, prawda, z perspektywy mówienia o sztuce jako uniwersalnej polu porozumienia, ale nie zapominajmy, że to poszukiwanie uniwersalizmu to było po prostu też poszukiwanie otwarcia właśnie na świat, prawda? To znaczy chęć uczestnictwa w czymś więcej niż tylko lokalnym życiu artystycznym. To było traktowane trochę też jako właśnie wyjście poza te obowiązki, które sztuka pełni wobec swojego społeczeństwa, w którym powstaje. Więc ja mi się wydaje, że w ogóle warto byłoby kiedyś porozmawiać o tym, co to znaczy uniwersalizm, bo my się trochę posługujemy tym tak stereotypowo i walczymy z tym greenbergowskim uniwersalizmem i modernizmem, ale to nie jest, to wydaje mi się, jest trochę nieproduktywne. To znaczy, że trzeba zastanowić się, do czego służyło to hasło uniwersalizmu i w tym, o czym ty mówiłeś w przypadku artystów żydowskich czy awangardy w ogóle. Także to otwarcie na świat symboliczne, wydaje mi się, że uniwersalizm po prostu był też takim narzędziem otwierania na świat i nie powinniśmy widzieć w nim tylko swego rodzaju deprecjacji, czy powiedzmy ucieczki od jakichś własnych, czy kwestionowania. Wręcz przeciwnie, to była raczej próba pokazania tego w szerszym kontekście. A w jaki sposób, jeszcze tylko wracając do tego, bo jak mówisz o tym, że ta rzeczywistość tutaj się formowała sama w sobie, że ona miała podłoże, że ten konflikt awangardy zresztą nie był tak aż napięty. Natomiast wracając do Żarnower, Żarnower wyjeżdża. O czym świadczy wyjazd Żarnower? To warto było sprawdzić pewnie, to były decyzje indywidualne, no, Temersonowie też wyjechali, no, była grupa ludzi, którzy wyjechali, ale byli tacy ludzie jak Syrkusowie na przykład, czy Strzemiński, którzy nie mieli tak w ogóle takich planów, a z pewnością znakomicie by sobie mogli poradzić.
też, no, zwłaszcza architekci, przez swoje kontakty profesjonalne. Więc ja myślę, że to raczej się sprowadza do kwestii decyzji osobistych i akurat chyba konkretnej i bardzo właśnie partykularnej historii. Ja tutaj trudno byłoby, wydaje mi się, znaleźć jakąś zasadę generalną. Po prostu jest tak wiele tych życiorysów wtedy. W jej wypadku no, to jest podobny paradoks. Po wystawie Peggy Guggenheim, prawda, ona nie funkcjonuje w Stanach. Tutaj miała też bardzo mocne jednak pozycje w kręgu awangardy, a jednak nagle właśnie przestaje być tą taką liderką, prawda, i Środek Ciężkości się przesuwa do Łodzi. A w samej Warszawie ona nie ma już takich po prostu możliwości rozwoju. Ja myślę, że jeżeli chodzi o tą decyzję dotyczącą lat 30. i tego wyjazdu, ona po śmierci Szczuki, ona jest bardzo mocno zaangażowana w ten cały ruch komunistyczny. No i ta sytuacja w Polsce nie wygląda zbyt optymistycznie. Ja myślę, że to jest dla niej duży problem. Wszystkie zmiany polityczne, które następują w Polsce, myślę, że to powoduje tą chęć wyjazdu. Ona z Syrkusową współpracuje w Stanach przy wystawie w 1946 roku, przy wystawie Warszawa Oskarża. Ona robi do tego publikację, także ona utrzymuje kontakty, z na przykład też w Nowym Jorku z wydawcą Roju, który w Stanach ma wydawnictwo, które się nazywa Roy przez Y Publishers. Rój zostaje Roy. I ona robi dla nich drzeworyty, robi dla nich okładki. Ale myślę, że w dużej mierze ten zmiany w całym klimacie, w polityce polskiej powodują, że ona decyduje się wyjechać. Natomiast no, ona, mam wrażenie, że ma duże oparcie w Peggy Guggenheim, ale i ta wystawa, bo to jest jednak duża rzecz, kobieta, artystka, emigrantka, która ma dwie muzealne wystawy w tym 1947 roku. Ale Peggy Guggenheim wraca do Europy, po prostu ona wraca chyba do Paryża, potem kupuje pałac w Wenecji. W każdym razie no, w Amerykanie, ja przyglądałam się karierze galerii Cavallino w Wenecji, po prostu Amerykanie bogaci przyjeżdżali do Cavallino, żeby kupić Jacksona Pollocka. Bo to wtedy było wiadomo, że to jest dobra sztuka w kulturalnym centrum świata. Także ona Peggy wyjeżdża, no Peggy wraca do Europy, a Żarnower właściwie nie bardzo ma do czego wrócić. I ona jest w jakimś takim zawieszeniu. Tak. Ja myślę, że to jest ciekawe. Ale możemy się nad tym głębiej zastanowić. Jutro jeszcze myślę, że ten 48 i 7 rok będzie tematem dyskusji, bo są to ważne lata, w sensie nie tylko tego, co się dzieje w sztuce, ale też co się dzieje w ogóle w całej świadomości w ogóle zresztą. Zaczyna się zimna wojna, no prawda? Tak, oczywiście, więc zaczyna się podział taki bardzo. Z tego co wiem, będziemy o tym rozmawiać, wyraźnie. Ale z tego co pani mówi, jednak nie była to decyzja indywidualna tylko, ale też decyzja poparta pewną rzeczywistością społeczno-polityczną w Polsce. Ja myślę, że u niej to raczej tak. Tylko ja bym dodał, że po prostu nie było takiego, w tym sensie indywidualne, że po prostu nie było fenomenu, że awangarda uciekała stąd, prawda? Nie, oczywiście. To są jednostkowe sprawy, oczywiście. No właśnie, ja chcę tak ad vocem. I trzeba na każdego patrzeć osobno. Dokładnie, ponieważ oczywiście klimat polityczny w latach 30. w Polsce się zdecydowanie pogarszał i dla artystów awangardowych, a z drugiej strony dla osób utożsamiających się na przykład z kulturą żydowską, prawda, zaczynało być coraz mniej miejsca. Atmosfera była duszna, ale można powiedzieć, że w tej samej atmosferze, prawda, tacy artyści jak Jonasz Stern czy inni artyści żydowskiego pochodzenia pozostawali w Polsce i podejmowali walkę. Grupa Krakowska przecież to jest bardzo dobry przykład. Artes z drugiej strony. Teresa Żarnower wyjechała. Ja myślę, że to jest kwestia też taka, że ona no już od drugiej połowy lat 20. była dosyć osamotniona.
O ile tutaj Jona Stern czy Sasza Blonder funkcjonowali w grupie, która dawała wsparcie, prawda, i która była taką osłonę, prawda, społeczną, Żarnower tego nie miała, więc podejrzewam, że ten klimat taki duszny lat 30. był dla niej dużo bardziej dotkliwy, prawda, niż dla tych artystów związanych z Grupą Krakowską. Jeśli mogę też ad vocem, to znaczy jednak Jonasz Stern w 37 czy 38 roku siedział w Berezie Kartuskiej, więc nie miał za dużo możliwości emigrowania. W 37. Nie, chciałam tylko powiedzieć, absolutnie nie wchodząc ci w słowo, że jednak sprawa emigracji artystów pochodzenia żydowskiego z Polski w latach 30. nie została chyba nigdy jakoś głęboko i ciekawie dotknięta, ale również przez samych tych artystów, dlatego że tak jak Żarnower, o czym pani Milada Ślizińska tak wspaniale powiedziała, po prostu była patriotką polską i pozostawiała za sobą kraj, który kochała, ale który był wobec niej może nie do końca w porządku w tych latach 30., ale ta podwójność prawdopodobnie była we wszystkich tych biografiach, również Temersonów, to znaczy z ich świadectw i nie pamiętam, czy wywiadów, czy tekstów, wynika, że jednak ich decyzja była związana z klimatem antysemickim w Polsce lat 30., ale nie było zbyt wygodnie o tym mówić, chcąc pozostać nie ma takich tekstów, ale polskim, do końca życia polskim obywatelem, co było tą wysoką wartością, więc coś podobnego jest tutaj. A z Grupy Krakowskiej oczywiście były emigracje, które nigdy właśnie nie zostały nazwane emigracjami. Myślę, że z podobnych powodów, ale właśnie w 1937 roku wyjeżdża dwóch członków grupy, czyli dwoje, to znaczy właśnie wspomniany tutaj Aleksander Blonder, potem Blondel i Grima Grinberg. I też to nigdy nie zostało nazwane i opowiedziane. Mówiło się o tym, że no oni jako komuniści nie mogli zostać wtedy w Polsce, wiadomo, Bereza i tak dalej, więc taki to, co mi się nasunęło. Natomiast chciałam zapytać pana Sandquista, profesora Sandquista, o właściwie samą kwestię języka. To znaczy pan zdestruował te pojęcia, których my używamy w odniesieniu do sztuki Europy Środkowo-Wschodniej, naszej sztuki, czyli takie jak właśnie peryferia, margines, eklektyzm, ale narzuca się pytanie, czy pan ma dla siebie jakąś propozycję, co w zamian, czym ten język zastąpić, czy można go zastąpić, czy pozostajemy w kręgu takich pojęć negatywnych, których pan używał, mówiąc nie margines, nie peryferia, nie eklektyzm, nie styl. I oczywiście wszyscy się z tym problemem spotykamy. Ja pisząc o jednej z artystek, którą pan wymienił tutaj, tych właśnie żydowskich, asymilowanych, awangardowych, też po prostu siłą rzeczy albo omijałam, albo używałam takich pojęć, bo po prostu nie mam innych. Także co tutaj robić z tym językiem, który taki jest nieposłuszny? Thank you for asking. I'm open for all kind of suggestions. but in terms of regarding the term of eclecticism, I think it's quite easy. I think it's quite easy to drain it from it all negative connotations and still use it. And still use it with a new semantic content. Why not? Okay, we have a question from Professor Gibo. To szybki komentarz tylko do słów Doroty, bo to rzeczywiście jest bardzo ciekawy problem emigracji. Natomiast też trzeba, wydaje mi się, ta kategoria artyści żydowscy, jeżeli ma być
będzie funkcjonalna, trzeba ją też jeszcze zniuansować, czyli po prostu no, w przypadku Żarnowe czy Szternej Grupy Krakowskiej, no to są artyści lewicujący, więc w tym wypadku ten jeszcze drugi aspekt jest istotny, prawda, polityczna sytuacja. Przecież było mnóstwo artystów pochodzenia żydowskiego właśnie, którzy też się po prostu uznawali za polskich patriotów, którzy zostawali, bo oni funkcjonowali po tej, wiesz, mainstreamowej stronie sceny. Gdybyśmy popatrzyli nawet na przygotowania do wystaw w 37 czy 39 roku tych światowych, no to tam pewnie takie grupy moglibyśmy znaleźć. No nie wiem, tylko muszę pójść do głowy ten Henryk Rosen, który wtedy realizował szereg takich spektakularnych realizacji. Więc tutaj chyba w tym wypadku szczególnie tu chodzi o lewicę po prostu, która dodatkowo mogła się czuć wyobcowana. Bo ten przełom następuje po śmierci Piłsudskiego, kiedy te tendencje antysemickie zaczynają się nasilać, bo do 35 roku to jest sytuacja, no nie jest tak drastyczna, prawda? W związku z tym ten problem poniekąd nie istnieje. No, te teksty Pipesa o tym świadczą. On pisze, że on właśnie jako młody człowiek w Polsce czuł się po prostu normalnie, nie było problemu. Więc wydaje mi się, że tutaj można się nad tym jeszcze zastanowić. Faktycznie to jest temat do rozważenia, tylko żebyśmy też nie używali takiej kategorii, wiesz, monolitycznie. Bo czy polskość nie była też w pewnym sensie atrybutem asymilacji, prawda? Tak. Że nie możemy też mówić o żydowskości jako takim pojęciu bardzo szerokim. No były różne żydowskości, prawda? Mhm. Żydowskość zasymilowana była dużo inna niż żydowskość na przykład hasycka czy tego. Także jak gdyby całe pojęcie żydowskości też w pewnym sensie jest zniuansowane. Ono nie jest takim monolitem, że było etniczni Polacy i Żydzi, tylko że były jeszcze te różne warstwy, które istniały pomiędzy, tak mi się wydaje. Mamy pytanie, zdaje się, albo komentarz od profesora Gibo. Yeah, well, a question, maybe a comment, a short one. I have to say that I think we are lucky to live in a moment of what we call post-modernity, you know, because it's a time when we can be against everything. And I think that's not negative to me. I mean, it is to be against everything means that you are against everything that has been produced before or constructed before. And you feel that you are liberated, basically, by criticizing all, right? And this is interesting because it relates to that notion of universalism. I think you... I mean, the discussion here takes too positively this universalism. I think when I talk about universalism is, for example, what was happening in Paris from the 18th century to 1940, let's say, when they talked about all the time about universalism. But universalism was defined according to their characters, to their image, to their power. And the word power never comes in the discussion. I think it should. Because later on in 1940, again, we talk about universalism, not international, universalism, but that's defined by New York. And they say, if you're going to be universal if you produce stuff that looks like what we want. And so the discussion, it's about power. And that's what is interesting is, and what it is true in the first paper, that now we don't have the center of power as powerful as before. But it doesn't mean really that everything is okay and everything is like the Jewish model that was talked about. Well, you know, it's everything on the same level. That's what we are realizing now in terms of international relations, that yes, finally after postmodernism, we make a critique of this, but we are falling into this kind of relativism that is not, it seems to me, interesting enough. What is interesting is the debate, fights, you know, connection and deconstruction of power all over the place. And the second comment would be about the Americans and Fry during the occupation. We have to also remember that Edward Fry, that was when he was kind of parachuted in England and then going to Europe, to France and so on, He had one idea, because the American government was supporting this, was to bring to America the best known artists.
I mean, it was not a kind of, you know, oh, are you artists, we love you, and so on. No, no. I mean, the first person we go is to see Matisse. If Matisse wants to go to New York, then we go to Picasso to see if they want to go to New York. Then we have major musicians and so on and so forth. And then we have people like Zarnover, but also like Vols. And Vols, really tries as hard as Zarnover to go to New York. He even sends letters to friends from, he makes friends in the business. But they say, no, because we don't like your art. What is that? We don't understand it. Forget it. Right, and he stays there, and they put him in a camp. Right, so Mr. Fry is fine, but woo, not easy. Yeah, I guess he's sending people, but whether they are going to land there, it's another question. Because it's the same with Wilfredo Lam, who was on that famous ship that went with Breton, and he was not allowed actually to enter the U.S. like Teresa Jarnover. Because he didn't have the right nationality, so he ended up in Mexico, and then he went back to Cuba, right? Pani chciała coś powiedzieć? Dla mnie bardzo charakterystyczne są te pytania Emergency Rescue Committee zwrócone do MoMA. Czy MoMA może rekomendować Jarnover? Bo to jest właśnie to, o czym pan profesor mówi, że to mają być ci najlepsi. Wybrani i w momencie i w korespondencji Emergency Rescue Committee jest taka krótka wzmianka o tym, że to pisze urzędniczka z tego Emergency Rescue Committee, pani Leib, że Witlin jest polskim kandydatem do Nobla i on dostaje tą wizę momentalnie. To jest na zasadzie, chodzi o tych specjalnych ludzi, prawda? No tak, to wtedy też przyjeżdżali naukowcy, którzy fabrykowali bomby i tak dalej, prawda? Także Ameryka pod tym względem jest dosyć pragmatyczna, prawda? Kogo a z drugiej strony, a z drugiej strony to, że to tak świetnie działało, że jednak udało się tych, mimo wszystko, tych ileś tysięcy ludzi ocalić i wywieźć z Europy, no to też jest dla mnie bardzo, bardzo pozytywne. A poza tym nadzwyczajne, że się zachowało część archiwów. Ja myślę, że też w odpowiedzi na komentarz profesora Gilboa, ja bym powiedział, że co jest bardzo ważne, że my jeszcze cały czas tą archeologię tutaj robimy, prawda? To nie jest tak, że już mamy jak gdyby to, co pani wystąpienie zaprezentowało, że to jest materiał, który dopiero teraz jest znaleziony, prawda? Czy my jak gdyby jeszcze z tą historią żyjemy na co dzień w sensie odszukiwania materiałów, dokumentów, które są bardzo istotne, bo one otwierają nowe rejony poszukiwań, prawda? To nie jest już tylko szukanie interpretacji, ale też jeszcze cały czas odszukiwanie tego zaginionej spuścizny, która jednak w Polsce jest szalenie, jest to w pewnym sensie trauma narodowa, prawda, że ta spuścizna, ona albo zginęła, albo została rozproszona i właśnie teraz szukamy jej po archiwach na Harvardzie, prawda, w Nowym Jorku, a nie, bo one są rozproszone, tam jedynie się zachowały, prawda, to co tutaj było, to większość rzeczy przepadła siłą rzeczy. Can I just add one thing? Of caution, because what we have something that we call revisionism in America and the US discussion, and that goes on since the 80s, when the beginning of postmodernism, where we say where we have to be careful, we have to kind of discover the people we are lost. I did that too in some of my work. But the danger was that there is a move towards like replacing the old winners with new winners. And I think to me that's worrisome, because as soon as I talked a little bit about this, I got an avalanche of letters from galleries all over America showing me and sending me artworks for me to write about in order to save so-called their posterity, but it was all for business, right? So, I mean, I'm not that naive, because I'm old now, I just learned. That's something that we have to be careful. No revisionism, sir, no more, no. Okay, any other questions? Jeszcze jakieś pytania jeszcze mam? Proszę. Ja mam tylko jedno. Albo komentarz.
do pani Milady Jędrysik. Jaki jest związek rodzinny między Żarnowerówną a Abramowiczami? To jest skomplikowany związek, więc Żarnower miała siostrę Helenę, która zmarła gdzieś w drodze między Syberią a Teheranem. Helena miała syna Artura. Ja pokazałam taką kartkę, na której było tam do Artka jakieś pozdrowienia z 1944 roku. Jeśli chodzi o dokumenty, które dostała Żarnower, ona dostała dwa takie poświadczenia, te afidawity, żeby przyjechać do Stanów Zjednoczonych. Jeden był od Bensila Hoffmana i nie udało mi się sprawdzić, znaleźć, jakim cudem i kto trafił do tego pana Hoffmana z tej żydowskiej, bardzo zresztą ważnej gazety. A drugą osobą, która dała jej poświadczenie, była pani Glasberg, która miała manufakturę produkującą bluzki. I okazuje się, że do tej pani Glasberg z prośbą o dokument dla Żarnowerówny zwróciła się kobieta, która przyjechała z Paryża, francuska Żydówka, która miała biuro podróży we Francji. I do niej zwrócił się ktoś z rodziny Juliot Curie z prośbą, czy ona mogłaby znaleźć, bo oczywiście ona przyjechała do Stanów jako emigrantka, uciekła przed wojną i ona nie miała żadnych podstaw prawnych do wypisania takich dokumentów dla Żarnower. I do niej zwrócono się, są takie zapisy u pani Abramowicz, że zwrócono się, ktoś z rodziny Juliot Curie zwrócił się do tej pani, ja mam gdzieś zapisane nazwisko, w katalogu podaję to nazwisko. W każdym razie ona znalazła tą panią Glasberg, która produkowała bluzki, miała jakiś tam dochód, miała stałe miejsce zatrudnienia, miała stałe mieszkanie i tak dalej. Mogła wystawić taki dokument. I potem okazało się, że i ona wystawiła ten drugi dokument dla Teresy Żarnower. Po wojnie ta francuska Żydówka wróciła do Paryża i odzyskała swoją agencję turystyczną. Tam bardzo przyzwoicie się zachowała rodzina jej pracowników, która jej tam wszystko oddała. I ona zaprosiła, bo ona się jakoś musiała zaprzyjaźnić z tymi Glasbergami, zaprosiła tą właścicielkę manufaktury bluzek z córką Janet najpierw do Paryża, a potem one pojechały do Włoch. I we Włoszech Janet poznała Artka, który z armią Andersa dotarł do Włoch i w tych Włoszech w Bolonii jakoś tam się zatrzymał i tam się uczył. I oni się poznali we Włoszech w Bolonii, zresztą potem mieszkali w Bolonii. I Janet Abramowicz jest żoną Heleny Abramowicz, syna Heleny Abramowicz, czyli to się tam w pewnym momencie nagle połączyło, powiedzmy, rodzinnie, chociaż no nie jest to jakaś tam najbliższa rodzina. Ostatnie pytanie. Bardzo skomplikowane, przepraszam, że. Ale historia ładna. Ja myślę, że tę dyskusję będziemy kontynuować, ponieważ ona się i tak będzie ciągle zahaczała o podobne wątki, więc jest to chyba dobry czas, żeby się zatrzymać. Ja bardzo dziękuję Państwu za te prezentacje, które wydają się wspaniale. There is one comment. I'm sorry. Okay, let me just. I'll finish and then I'll let you speak. Yes. Myślę, że one bardzo dobrze, jak gdyby tak trzema wątkami posunęły tą naszą rozmowę. Okay. Please. Yes. I wanted only to point to the fact that we had very good translators sitting there in the boxes. Thank you very much. Yeah, thank you.